Halo, witam serdecznie. Nie wiem, czy mnie dobrze Państwo słyszycie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Na prezydenta idealnie Agnieszka musi się przełączyć na internet z komórki, ponieważ jest najstabilniejszy. Może pani przewodnicząca? Halo? Tak. A teraz tak. Dobrze mnie słychać. Halo? Dobrze. Rozumiem, że domyślam się, że... Halo? Domyślam się, że nowego współpracownika. Tak. Bardzo dziękuję Państwu za to, że no możemy w taki sposób, bo komisje są bardzo sprawnie prowadzone online i za to Państwu dziękuję. To jest no pierwsza sesja, która jest w takim wymiarze, no ale taki mamy czas. W wielu miastach jest to powprowadzane, także dziękuję Pani Przewodniczącej, Państwu Radnym, że tą formę przyjmujemy i że możemy działać, bo na pewno byłoby to no, może nawet niemożliwe, żebyśmy sprawnie przeprowadzili sesję w dzisiejszym czasie. Jest to doskonała okazja do tego, żeby przedstawić Państwu sesja, bo jest zawsze doskonałą okazją do tego, żeby przedstawić Państwu nowych pracowników. Pewnie już wiecie, od 1 października poinformowaliśmy publicznie, trzecim zastępcą prezydenta jest pan prezydent Wojciech Kędzia, doktor nauk ekonomicznych, bardzo doświadczony menadżer, który objął pion, o którym wielokrotnie wspominałem, że szukam menadżera, który mógłby przyjść i pomóc nam w Dąbrowie Górniczej. Uważam, że znalazłem, że jest to osoba, która wkrótce sami się przekonacie o kompetencjach nowego zastępcy. Wydziały geodezji, kartografii, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, informatyki, architektury i urbanistyki mają już resortowego prezydenta od 1 października, ale prosiłbym o kilka słów i przedstawienie się, bo wiem, że były okazje do rozmów, ale też o takie przedstawienie się na sesji, zaprezentowanie w krótkich słowach, jeżeli Państwo pozwolicie, pana prezydenta online oczywiście. Czy mogę pani przewodnicząca prosić o... Bardzo proszę. Panie prezydencie. Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słychać i widać, jak tutaj widzimy łączenie jest krytyczne, a więc jeden z wydziałów, który należy do mnie, a mianowicie technologii informatycznej, tutaj musimy jeszcze popracować. To jest pierwsza sesja. Ja oczywiście miałem szansę spotkać się z Państwem i z niektórymi długo rozmawiać, podzielić się pewnymi swoimi doświadczeniami, podzielić się jak gdyby spojrzeniem i uznaję to, że to były bardzo ciekawe spotkania. Z niektórymi oczywiście do tej pory się nie spotkałem, ale tak jak pan prezydent mnie tutaj przedstawił, liczę na to, że w najbliższym czasie już face to face, kiedy będą już takie naturalne problemy, sprawy do rozwiązania, będziemy mogli pracować ze sobą razem i pracować na korzyść Dąbrowy Górniczej, bo taki sobie wyznaczam cel. Moje doświadczenie zawodowe jest rzeczywiście bardzo szerokie. Pracowałem jakby po drugiej stronie zawsze z tymi tematami. Te tematy i wydziały, które zostały mi przypisane, znam dokładnie z tej jak gdyby drugiej strony pracy w firmach, które są takie od przemysłu ciężkiego do banków, a więc z tak szerokim doświadczeniem jestem bardzo zadowolony, że mogę pracować w Urzędzie Miejskim Dąbrowy Górniczej. I cóż, i teraz na pewno krok po kroku, dzień po dniu będziemy coraz bliżej pracować i rozwiązywać te wszystkie bardzo ważne kwestie dla miasta i gminy. Także to jest początek mojej drogi i cóż, będę czekać jak gdyby na każde nowe wyzwanie i jestem otwarty oczywiście na jakiekolwiek tutaj kontakty, rozmowy i ile będę mógł wspomóc, to oczywiście jestem tutaj 24 godziny do dyspozycji na rzecz pracy
dla Dąbrowy Górniczej, pięknego miasta. Pochodzę z bardzo podobnego miasta, również o mocnym profilu górniczym i hutniczym. Także widoki kominów, szybów to jest moje jakby naturalne środowisko. Stąd też czuję się tutaj bardzo dobrze, ale nie chciałbym już więcej zabierać czasu, bo wiem o tym, że dzisiaj mamy bardzo dużo pracy, uchwał. No i przede wszystkim trzymam kciuki, żeby łącze były dobre, żebyśmy się słyszeli i widzieli, bo to jest sprawa krytyczna. Bez tego jakiekolwiek właśnie online łączenie no, traci sens. Także ja się wyłączam z kamerką i z głosem, ale pozostaję cały czas tutaj na łączach. No i pracujemy razem. Także ja dziękuję za tą chwilę, którą mi Państwo poświęciliście. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za krótką opowieść o sobie. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałam, sesja jest historyczna, to jest 23. sesja w tej kadencji. Ponieważ jest historyczna, musimy ustalić zasady zarówno głosowania, jak i sposobu zabierania głosu. Mam prośbę, tutaj pani radna Katarzyna Zagajska podniosła rękę, nie wiem, czy ona chce zabrać głos, czy to jest po prostu niedopatrzenie. W każdym, już wiem, w każdym razie bardzo Państwa proszę o te łapki. W tej chwili jest 48 osób uczestnikami naszego spotkania, więc siłą rzeczy nie jestem w stanie wszystkich widzieć na ekranie, więc po ewentualnych wypowiedziach będę pytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos. Jeżeli chodzi o głosowania, to będziemy je prowadzić, no niestety, w takiej samej formie jak na komisjach. Będzie to trwało troszkę dłużej, ponieważ komisje są no, zdecydowanie mniejsze, ale na chwilę obecną nie ma za bardzo innej możliwości. Muszę stwierdzić kworum dzisiejszych obrad, w związku z tym będę Państwa prosiła o odezwanie się w momencie odczytywania nazwiska z listy obecności. Przy okazji zobaczymy, jakie kto ma łącza. Pozwoliłam sobie wyłączyć kamerkę z uwagi na to, że dostałam tu taką informację od panów informatyków, że będzie sprawniej, więc mam nadzieję, że ta słyszalność się polepszyła. Zdecydowanie tak. Znacznie. Tak jest, a dużo lepiej. No to się bardzo cieszę. Pan Edward Bober. Czy pan radny Edward Bober jest obecny? Nawet z listy wynika, że nie. Dobra. Pan radny Piotr Bobrowski, wiem, że się spóźni, chyba że w międzyczasie dotarł. Pan radny Artur Borowicz. Jestem. Dziękuję. Pan radny Piotr Hołda. Jestem obecny. Dziękuję. Pani radna Krystyna Chrobot. Jestem obecna. Dziękuję bardzo. Pan radny Kamil Dybich. Obecny. Dziękuję. Pan radny Grzegorz Jaszczura. Jestem. Dziękuję. Pan radny Robert Kazimirski. Obecny. Pan radny Adam Klimczyk. Jestem. Pani radna Bożena Kozak. Jestem. Dziękuję. Pani radna Magdalena Miczko. Jestem. Dziękuję. Ja jestem obecna. Pan radny Zbigniew Piątek. Obecny. Pan radny Grzegorz Przewieźlik. Jestem. Witam wszystkich. Dziękujemy. Pan radny Jerzy Reszka. Jestem. Dzień dobry. Dziękuję. Pani radna Krystyna Stępień. Jestem. Witam serdecznie wszystkich. Witamy. Pan radny Mateusz Stępień. Dzień dobry, jestem. Dziękuję. Pani radna Krystyna Szaniawska. Jestem. Dziękuję. Pan radny Piotr Ślusarczyk. Dzień dobry, jestem. Pan radny Marek Węgrzynowicz. Dzień dobry, obecny. Dziękuję. Pan radny Szymon Widera. Jestem. Pan radny Robert Witecki. Obecny. Dziękuję. Pani radna Katarzyna Zagajska. Obecna, dzień dobry. Dzień dobry. Pan radny Piotr Zieliński. Jestem obecny. Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Żmudka. Dzień dobry, jestem obecny. Dziękuję bardzo. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum dzisiejszych obrad.
Na sekretarza naszej dzisiejszej sesji proponuję pana radnego do Roberta Kazimierskiego. Jeżeli są inne kandydatury, to bardzo proszę, a jeżeli nie, to poddam tą kandydaturę pod głosowanie. Rozumiem, że mogę poddać kandydaturę pana Roberta Kazimierskiego pod głosowanie na sekretarza naszych dzisiejszych obrad. Pan radny Edward Bober. Nic się nie zmieniło. Pan radny Piotr Bobrowski. Pan radny Artur Borowicz. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Piotr Hołda. Jestem za. Pani radna Krystyna Chrobot. Jestem za. Pan radny Kamil Dybich. Za. Pan radny Grzegorz Jaszczura. Jestem za. Pan radny Robert Kazimierski. Jestem za. Pan radny Adam Klimczyk. Pan Adam Pani radny... musi mikrofon włączyć. Jestem za. Okej. Okay. Pani radna Bożena Kozak. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Magda Miczko. Jestem za. Ja też jestem za. Pan radny Zbigniew Piątek. Jestem za. Pan radny Grzegorz Przewieźlik. Jestem za. Pan radny Jerzy Reszke. Jestem za. Pani radna Krystyna Stępień. Jestem za. Pan radny Mateusz Stępień. Jestem za. Pani radna Krystyna Szaniewska. Jestem za. Pan radny Piotr Ślusarczyk. Jestem za. Pan radny Marek Węgrzynowicz. Jestem za. Pan radny Szymon Widera. Także za. Pan radny Robert Witecki. Jestem za. Pani radna Katarzyna Zagajska. Jestem za. Pan radny Piotr Zieliński. Jestem za. I pan radny Sławomir Żmudka. Jestem za. W związku z tym stwierdzam, że na sekretarza dzisiejszych obrad wybraliśmy, Wysoka Rada wybrała pana radnego Roberta Kazimierskiego. Przechodzimy, proszę państwa, do zatwierdzenia porządku obrad i porządek obrad, który państwo macie przed sobą, decyzją Rady prawdopodobnie ulegnie zmianie, ponieważ wpłynęły następujące wnioski. Wniosek o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały zawartej w druku numer 184 i projektu uchwały zawartej w druku numer 183. Są to uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów. Pan radny Szymon Widera prawdopodobnie chce zgłosić wprowadzenie, tak jest. Wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad uchwały, która znajduje się w druku numer 190. Chodzi tutaj o zmianę w składzie osobowym komisji rewizyjnej. Czy są jeszcze inne wnioski oprócz tych trzech? Czy ja, pani przewodnicząca, uznaję, że już to jest zgłoszone przez panią i nie muszę już zgłaszać, czy będę musiał oficjalnie o to poprosić? Ja myślę, że może pan już nie zgłaszać, ponieważ ja tutaj na podstawie dokumentów, które mam przed sobą, komisja rewizyjna zwraca się z prośbą o wprowadzenie poza porządkiem sesji zmiany uchwały nr 1/4/2018 z dnia 21 listopada 2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Myślę, że wszystko się zgadza. Pan Grzegorz Jaszczura prosi o głos. Pan radny Grzegorz Jaszczura, bardzo proszę. Dziękuję. Ja chciałem złożyć wniosek o zdjęcie z porządku obrad druku nr 185 dotyczącego zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2024. Mogę to uzasadnić, głównie chodzi mi o zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia budowa oddziału ZCO o 15 milionów złotych w tych latach. Pan prezydent. Ja bardzo proszę o podtrzymanie tego projektu uchwały, dlatego że też pani skarbnik wyjaśniła
na sesji. Szpital jest bardzo ważną instytucją dla nas. Najlepszy fakt wskazuje o tym, że w tym roku przeznaczyliśmy dzięki Państwa wsparciu 7 milionów złotych. Jeszcze też ponad 1 milion złotych, które przekazała Metropolia do miasta, które też zostały przekazane do szpitala. I w szpitalu czekają nas duże wydatki. Te duże wydatki to jest temat na osobną dyskusję, natomiast zmiany w WPF-ie to są zmiany techniczne, które się odbywają z miesiąca na miesiąc. Tam nie ma w szpitalu aktualnie planu na wydatkowanie tych środków. I w związku z tym, że takiego planu nie ma, a są potrzeby w innych obszarach, dlatego takie korekty wprowadzamy. Jeżeli tylko pojawią się w uzgodnieniu z nowym dyrektorem projekty, które są projektami inwestycyjnymi czy projektami remontowymi, które są dostosowane do aktualnych potrzeb i aktualnej sytuacji szpitala, to na pewno takie projekty zmian w WPF-ie będziemy Państwu przedstawiać. Czeka nas dyskusja, dlatego że jak wielokrotnie mówiłem o tym, nie tylko bieżące dofinansowanie, ale też dokończenie inwestycji. Jest to wyzwanie, które stoi przed szpitalem, a co za tym idzie przed samorządem domowej górniczej. Także bardzo proszę o to, żebyśmy podtrzymali to. No i tak jak wielokrotnie wcześniej Państwo się przekonywaliście, w momencie, kiedy jest taka potrzeba, to szpital jest wspierany przez Dąbrowę Górniczą. Jesteśmy w stałym kontakcie z panem dyrektorem, nie tylko w kwestiach epidemiologicznych, ale również też wyzwań i oczekiwań, które stoją przed tą instytucją, placówką. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radny. No, ja podtrzymuję swój wniosek, albowiem te pieniądze były przeznaczone na realizację budowy ZSO, tak jest nazwa tego przedsięwzięcia, etap pierwszy i drugi. Z tego co wiem, zamknięcie tej budowy wymaga około 200 milionów złotych na dzień dzisiejszy. Z tymi odsetkami niestety, które są konsekwencją spraw sądowych podjętych przez kierownika tego SPZOZ-u, pana Grzegorza. I tutaj trzeba dużo więcej pieniędzy niż 15 milionów. Wydaje mi się, że 15 milionów to zagospodarowanie nie musi być na jakieś bieżące remonty czy coś, bo nazwa przedsięwzięcia jest jednoznacznie określona. I tyle. Dobrze. To ja tylko się odniosę do tego, że jak pan widzi, poruszamy się w przestrzeni, w której przypuszczamy, a my w WPF-ie to zadanie wprowadzimy, kiedy będziemy już po prostu wiedzieć. Dobrze, bo nie chciałabym, żeby dyskusja była dyskusją merytoryczną. Jesteśmy teraz w punkcie porządek obrad. W związku z tym w toku dyskusji, czy jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie. W toku dyskusji padły następujące wnioski. Zdjęcie z dzisiejszego porządku punktu 5, czyli druk numer 184, punktu 6, druk numer 183 oraz punktu 1, druk numer 185 oraz wprowadzenie poza porządkiem druku numer 190 dotyczącego zmian osobowych składu komisji rewizyjnej. Poddam po kolei te wnioski pod głosowanie. Bardzo proszę przygotować mikrofony. Zaczynamy od punktu 5. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. Pan Edward Bober. Pan Piotr Bobrowski. Pan Artur Borowicz. Za zdjęciem z porządku obrad. Pan radny Piotr Hołda. Również jestem za zdjęciem. Pani radna Krystyna Chrobot. Jestem za. Pan radny Kamil Dybich. Za. Pan radny Grzegorz Jaszczura. Jestem za. Pan radny Robert Kazimirski. Jestem za. Pan radny Adam Klimczyk. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Bożena Kozak. Jestem za. Pani radna Magdalena Miczko. Jestem za. Ja również jestem za. Pan radny Zbigniew Piątek. Jestem za. Pan radny Grzegorz Przewieźlik. Za. Pan radny Jerzy Reszke. Jestem za. Pani radna Krystyna Stępień. Jestem za. Pan radny Mateusz Stępień. Jestem za. Pani radna Krystyna Szaniawska. Jestem za. Pan radny Piotr Ślusarczyk.
Jestem za. Pan radny Marek Węgrzynowicz. Jestem za. Pan radny Szymon Widera. Jestem za. Pan radny Robert Witecki. Jestem za. Pani radna Katarzyna Zagajska. Jestem za. Pan radny Piotr Zieliński. Jestem za. I pan radny Sławomir Żmudka. Jestem za. W związku z powyższym 23 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał, dwie osoby nie głosowały. Wniosek uzyskał akceptację Wysokiej Rady. Przejdźmy do kolejnego punktu, punktu szóstego. Zdjęcie z dzisiejszego porządku projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2021. Pan radny Edward Bober. Pan radny Piotr Bobrowski. Pan radny Artur Borowicz. Jestem za. Pan radny Piotr Hołuda. Jestem za. Pani radna Krystyna Chrobot. Jestem za. Pan radny Kamil Dybich. Za. Pan radny Grzegorz Jaszczura. Jestem za. Pan radny Robert Kazimirski. Jestem za. Pan radny Adam Klimczyk. Jestem za. Pani radna Bożena Kozak. Jestem za. Pani radna Magda Miczko. Jestem za. Dziękuję pani radna Agnieszka Pasternak. Oczywiście jestem za. Pan radny Zbigniew Piątek. Jestem za. Pan radny Grzegorz Przewieźlik. Jestem za. Pan radny Jerzy Reszke. Jestem za. Pani radna Krystyna Stępień. Jestem za. Pan radny Mateusz Stępień. Jestem za. Pani radna Krystyna Szaniawska. Jestem za. Pan radny Piotr Ślusarczyk. Jestem za. Pan radny Marek Węgrzynowicz. Jestem za. Pan radny Szymon Widera. Jestem za. Pan radny Robert Witecki. Jestem za. Pani radna Katarzyna Zagajska. Jestem za. Pan radny Piotr Zieliński. Jestem za. I pan radny Sławomir Żmudka. Jestem za. Czyli również 23 radnych było za zdjęciem tego punktu z dzisiejszego porządku. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Dwie osoby nie głosowały. Tym samym decyzją Wysokiej Rady w dzisiejszym porządku nie będziemy procedować nad drukiem 184 i 185. Kolejna numeracja przesuwa się. 184 i 183. 184 i 183, tak, oczywiście, dziękuję za uwagę. Tym samym numeracja przesuwa się do góry. Przejdźmy jeszcze do jeszcze moja uchwała. Pana, pamiętam, pana radnego Grzegorza Jaszczury, czyli zdjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2024, punkt pierwszy dzisiejszego porządku części merytorycznej. Pan radny Edward Bober, pan radny Piotr Bobrowski, pan radny Artur Borowicz. Jestem przeciw. Pan radny Piotr Hołda. Jestem przeciw. Pani radna Krystyna Chrobot. Jestem przeciw. Pan radny Kamil Dybich. Przeciw. Pan radny Grzegorz Jaszczura. Jestem za. Pan radny Robert Kazimirski. Jestem przeciw. Pan radny Adam Klimczyk. Jestem przeciw. Pani radna Bożena Kozak. Jestem przeciw. Pani radna Magdalena Miczko. Jestem za. Przeciw, przepraszam. Przeciw, tak? Przeciw, tak, przeciw. Ja również jestem przeciw. Pan radny Zbigniew Piątek. Jestem za. Pan radny Grzegorz Przewieźlik. Przeciw. Pan radny Jerzy Reszke. Wstrzymuję się. Pani radna Krystyna Stępień. Przeciw. Pan radny Mateusz Stępień. Jestem za. Pani radna Krystyna Szaniawska. Pan radny Piotr Ślusarczyk. Jestem za. Pan radny Marek Węgrzynowicz. Jestem przeciw. Pan radny Szymon Widera. Oczywiście przeciw.
Pan radny Robert Witecki. Przeciw. Pani radna Katarzyna Zagajska. Wstrzymuję się. Pan radny Piotr Zieliński. Jestem przeciw. I pan radny Sławomir Żmudka. Jestem przeciw. 17 radnych było przeciw, 4 radnych było za, 2 radnych się wstrzymało. Wniosek nie uzyskał akceptacji Wysokiej Rady. W związku z tym pozostało nam jeszcze wprowadzenie do dzisiejszego porządku projektu uchwały w sprawie zmian osobowych w Komisji Rewizyjnej, druk numer 190. Proponuję, żeby był to ostatni punkt naszego porządku. Po zmianach byłby to 21 punkt. Pan radny Edward Bober. Pan radny Piotr Bobrowski. Pan radny Artur Borowicz. Przepraszam, musiałem wyjść na chwilę. Co procedujemy? Porządek obrad, tak? Cały czas. Tak, jestem za. Pan radny Piotr Chłauda. Jestem za. Pani radna Krystyna Chrobot. Jestem za. Pan radny Kamil Dybich. Za. Pan radny Grzegorz Jaszczura. Za. Pan radny Robert Kazimirski. Jestem za. Pan radny Adam Klimczyk. Jestem za. Pani radna Bożena Kozak. Jestem za. Pani radna Magdalena Miczko. Jestem za. Ja również jestem za. Pan radny Zbigniew Piątek. Jestem za. Pan radny Grzegorz Przewieźlik. Jestem za. Pan radny Jerzy Reszke. Jestem za. Pani radna Krystyna Stępień. Jestem za. Pan radny Mateusz Stępień. Jestem za. Pani radna Krystyna Szamiałowska. Jestem za. Pan radny Piotr Lusarczyk. Jestem za. Pan radny Marek Węgrzynowicz. Jestem za. Pan radny Szymon Widera. Za. Pan radny Robert Witecki. Jestem za. Pani radna Katarzyna Zagajska. Jestem za. Pan radny Piotr Zieliński. Jestem za. I pan radny Sławomir Żmudka. Jestem za. Dziękuję bardzo. 23 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał, więc decyzją Wysokiej Rady wprowadziliśmy ten projekt uchwały do dzisiejszego porządku. Musimy teraz zatwierdzić porządek obrad ze zmianami, które wprowadziliśmy przed chwilą. Po kolei będę odczytywać pan radny Edward Bober, pan radny Piotr Bobrowski, pan radny Artur Borowicz. Za. Pan radny Piotr Hołda. Jestem za. Pani radna Krystyna Chrobot. Jestem za. Pan radny Kamil Dybich. Za. Pan radny Grzegorz Jaszczura. Przeciw. Pan radny Robert Kazimirski. Jestem za. Pan radny Adam Klimczyk. Jestem za. Pani radna Bożena Kozak. Jestem za. Pani radna Magdalena Miczko. Jestem za. Ja również jestem za. Pan radny Zbigniew Piątek. Jestem przeciw. Pan radny Grzegorz Przewieźlik. Jestem za. Pan radny Jerzy Reszke. Jestem za. Pani radna Krystyna Stępień. Jestem za. Pan radny Mateusz Stępień. Jestem przeciw. Pani radna Krystyna Szaniawska. Jestem za. Pan radny Piotr Ślusarczyk. Jestem przeciw. Pan radny Marek Węgrzynowicz. Jestem za. Pan radny Szymon Widera. Za. Pan radny Robert Witecki. Jestem za. Pani radna Katarzyna Zagajska. Jestem za. Pan radny Piotr Zieliński. Jestem za. I pan radny Sławomir Żmudka. Jestem za. Dziękuję bardzo. 19 radnych było za, 4 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. Zatem zatwierdziliśmy porządek obrad. Przechodzimy do punktu przyjęcia protokołu z sesji, która odbyła się 9 września 2020 roku. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos?
Jeżeli nie, rozumiem, że Wysoka Rada powyższy protokół przyjęła. Przejdźmy do przyjęcia sprawozdania z działalności prezydenta miasta Dąbrowy Górniczej w okresie od 1 do 31 sierpnia 2020 roku. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Tak, Pani Przewodnicząca, Zagajewska Katarzyna. Bardzo, bardzo proszę Pani Radna. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja mam pytanie do Pana Prezydenta. Tutaj mamy w sprawozdaniu podane zarządzenie numer 1220 i 1221. Chodzi tutaj o nieruchomości niezabudowane objęte granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jak zaznajomiłam się z treścią zarządzenia jednego i drugiego, to nie znalazłam informacji. Chciałabym się dowiedzieć, bo tutaj mamy tylko wspomniane, że została doliczona do tej podanej kwoty tutaj, do jednej i do drugiej działki, kwota prowizji dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Chciałabym się dowiedzieć, Panie Prezydencie, jaka to jest kwota prowizji od 11 milionów 871 i od kolejnej nieruchomości od 3 milionów 690. Jak to jest procentowo liczone? Czy jest Pani Wiola Sawicka albo Pani Ewa Fudali też również na łączach, bo ja pamiętam kwotę 6% prowizji przy tych umowach. Czy mogą mi potwierdzić Panie? Pani Naczelnik Sawicka chyba tak? Się. Tak. Dzień dobry, witam Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Tak, zgodnie z umową zawartą z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wysokość prowizji wynosi 6%. 6 punktów procentowych, to jest wartość prowizji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są pytania do sprawozdania z działalności Prezydenta? Jeżeli nie, rozumiem, że Wysoka Rada powyższe sprawozdanie przyjęła. Przechodzimy do części merytorycznej dzisiejszego porządku. Oddaję głos Pani Skarbnik Janinie Bronikowskiej Radosz. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. W imieniu Prezydenta Miasta przedstawiam na druku 185 projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2024. W projekcie tej uchwały wprowadzamy dwa zadania w zakresie projektów unijnych dla placówek oświatowych. Zwiększamy poziom finansowania na realizowanym już projekcie unijnym w zakresie Erasmusa. Wprowadzamy dodatkowe środki pozyskane z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 17 103 tysiące złotych na 103 750 zł na trzeci etap promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza. W pozostałych zakresach urealniamy poziom finansowania z uwagi na fakt, że nie będzie możliwości wykorzystania w roku bieżącym środków. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Oddaję głos Panu Przewodniczącemu Robertowi Kazimierskiemu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, projekty uchwał na drukach 185, 187, 186 i 188 zostały pozytywnie zaopiniowane na wczorajszej Komisji Budżetowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Radny Grzegorz Jaszczura. Dziękuję. Chciałbym w dwóch kwestiach się wypowiedzieć. Po pierwsze, no kwestia, które rzeczywiście Pani Skarbnik mi wczoraj na Komisji Budżetowej próbowała tłumaczyć. Co do jak gdyby wcześniejszej spłaty kredytu EBI tam w kwocie 808 tysięcy złotych, to oczywiście osobiście jestem zawsze za spłatami, jeżeli są oszczędności i możliwości takich kredytów. No aczkolwiek no, pamiętam jakie argumenty były, że jak trudno jest wziąć taki kredyt tak nisko oprocentowany i tak dalej. To by świadczyło o tym, że sytuacja budżetu naszego miasta nie jest taka zła, jak czasami się słyszy, mimo mniejszych przecież wpływów.
Być może pomoc rządowa przyczyniła się do tego, bo w końcu tam otrzymaliśmy chyba około 17, czy mamy otrzymać około 17 milionów z powodu kryzysu pandemicznego. Jednakże jeżeli zmienia się w tej prognozie finansowej wieloletniej nagle, mówię nagle, ponieważ mam przed sobą tą identyczną tabelę z sesji sprzed miesiąca z kartkiem, w którym środki przeznaczone na przedsięwzięcie Zagłębiowskie Centrum Onkologii, realizacja pierwszego i drugiego etapu wynoszą 44 miliony 803 tysiące, czyli te dokładnie 15 milionów więcej, które w tym projekcie uchwały są pomniejszone w latach 21-23 po 5 milionów. Pani skarbnik tłumaczyła mi wydatkami tegorocznymi na szpital, jak gdyby tą poprawkę w wieloletniej prognozie finansowej, ale ja akurat w limicie na rok 2020 wynoszącym 50 tysięcy nie widzę żadnej różnicy. Tyle było półtora miesiąca temu i tyle jest dzisiaj napisane. Jak już powiedziałem przy próbie zdjęcia tego punktu z porządku obrad, szpital, żeby zakończyć tą budowę tego ZCO, niestety potrzebuje z odsetkami aż około 200 milionów złotych i zmniejszanie przewidywanych kwot o 5 milionów, które cały rok jak gdyby widniały jako oczywiste do realizacji. I ja tu się dziwię, że nie wiem, czy to jest wina, kogo jest w tym momencie wina, czy dyrekcji szpitala, że nie ma planów. Ale ja jednoznacznie twierdzę, że pierwszy i drugi etap nie został zakończony, skoro jest to niezapłacone. Więc jak my możemy obcinać te pieniądze? Dlatego zdecydowanie będę głosował przeciwko przyjęciu tego projektu uchwały i apeluję do radnych, dla których ważne jest lecznictwo. Jeszcze trzeba podkreślić jednak na koniec sytuacja pandemiczna, w której znajdujemy się wszyscy, a także personel i cały nasz szpital miejski. Pan prezydent i pani skarbnik mówią o wydanych tych 8 milionach w tym roku, na przestrzeni ostatnich 10 czy kilkunastu lat, tych około powiedzmy 60 milionów złotych na szpital ZCOSS imieniem Stalkiewicza i że pan prezydent tak się wyraził, że nie widać jak gdyby gdzie te pieniądze są. Rzeczywiście nie widać. Nie widać jak gdyby w samym szpitalu. Jednakże jeżeli przyjrzymy się panie prezydencie, pozwolę sobie tu tak trochę wytłumaczyć papierkom, czyli wynikom finansowym szpitala, sprawozdaniom finansowym szpitala, to te pieniądze są widoczne. One wpłynęły na to, że straty szpitala były wykazywane rok w rok od 2013 roku w wielkościach, to tylko jeden raz był chyba inny podany, ale straty mniejsze od amortyzacji, to powodowało, że nie musieliśmy jako Rada Miejska korzystać z artykułu 59 ustawy o lecznictwie i pokrywać te straty, lecz szpital sobie przerzucał to na następne lata, na pokrywanie tych strat, które tam już sięgnęły po 80 chyba milionów złotych. Po prostu zależy, gdzie się spojrzy na tę sytuację. Jeżeli spojrzymy na papiery, to takie 15 milionów przeznaczone już na dokończenie inwestycji, która jest niestety niedokończona, uważam, że jest konieczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oddam głos panu prezydentowi. Ja poprosiłbym najpierw panią skarbnik. Panią skarbnik. Dobrze. Bardzo proszę, pani skarbnik. Dziękuję serdecznie. Szanowni państwo, rozmawiamy o dwóch kwestiach. Rozmawiamy o wieloletniej prognozie inwestycyjnej, wieloletniej prognozie finansowej, gdzie mamy zadania wieloletnie.
i rozmawiamy o środkach zabezpieczonych w budżecie. Ja pozwolę tylko przypomnieć sobie, że na początku bieżącego roku mieliśmy dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii przewidziane w budżecie kwotę 1 000 000 zł, która autopoprawką prezydenta miasta została w zakresie wydatków zwiększona o dodatkowe 3 000 000 zł. Jednakże w trakcie roku kalendarzowego dyrektor Zagłębiowskiego Centrum Onkologii uznał, że te środki z wieloletniego przedsięwzięcia wykorzysta na zadania jednoroczne. I na wniosek dyrektora Zagłębiowskiego Centrum Onkologii te środki zostały przeznaczone z wieloletniego przedsięwzięcia na jednoroczne zadania inwestycyjne. Czyli na chwilę obecną, tak jak wspominałam w dniu wczorajszym na Komisji Budżetowej, na chwilę obecną plan finansowy w budżecie miasta na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla Zagłębiowskiego Szpitala to jest kwota 5 250 000. Oprócz tego przeznaczone zostało z rezerwy kryzysowej na realizację działań w zakresie pandemii kwota 1 022 000 zł, 22 019 000. Również w ramach zarządzania kryzysem prezydent podjął decyzję o przeznaczeniu na zakupy inwestycyjne dodatkową kwotę 722 946 zł. I tak jak wspomniał pan prezydent, na chwilę obecną zaplanowane i zaangażowane w budżecie na działalność Zagłębiowskiego Centrum Onkologii są środki w kwocie 6 930 465 zł 96 groszy. Czyli nie jest to ta kwota 50 tysięcy, bo ta kwota 50 tysięcy została zachowana na skutek wniosku dyrektora Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, a środki zostały przeznaczone na zadania jednoroczne. Dziękuję serdecznie. Jeżeli pani przewodnicząca mogę dodać, to chciałem powiedzieć, że nie chciałbym, żeby z tej naszej rozmowy wyniknęło, że komuś bardziej lub mniej zależy na Zagłębiowskim Centrum Onkologii, bo chociażby działania w tej kadencji wyraźnie moim zdaniem pokazują, że myślimy bardzo poważnie o rozwiązaniu tego problemu, który nie jest problemem, który powstał tu i teraz, tylko się ciągnie przez lata. I też chcę pana radnego poprosić o to, żeby nie podawać kwot, które nie są kwotami potwierdzonymi, dlatego że gdybyśmy mieli projekt z kosztorysem, który byłby odzwierciedlałby kwotę w WPF-ie, to moglibyśmy mówić o dokończeniu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. Natomiast w momencie, kiedy nie mamy projektu wykonawczego z kosztorysem, to tak naprawdę te kwoty, które były podane w WPF-ie do szpitala, to były kwoty, które były rezerwami na dokończenie tej inwestycji. Ja tak jak wcześniej deklarowałem i po to też pani skarbnik przedstawia informacje bieżące i po to też rozmawiamy, jak wygląda aktualna sytuacja, jakie są potrzeby remontowe czy też dokończenia, jakie są potrzeby kontraktowe, dlatego że szpital jest zadaniem priorytetowym dla naszego miasta. Wydaliśmy na niego olbrzymie pieniądze, czy zostały wybudowane centrum onkologii. Słusznie pan radny zwrócił uwagę, że to jest inwestycja niedokończona. Czekam na uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji dotyczącego budowy i wtedy się szeroko odniosę do tego, w jakiej jesteśmy sytuacji oraz też co możemy jako samorząd Dąbrowy Górniczej dalej robić i też w oparciu o jaki montaż finansowy. Dodatkowo, żebyśmy mogli się odnieść do tej sytuacji, jak ten montaż finansowy na dokończenie inwestycji oraz na spłacanie wierzytelności, które
ma szpital, bo za to, co zostało wybudowane, trzeba zapłacić i mamy tego pełną świadomość, ale teraz rozważamy kwestię dotyczącą tego, czy będziemy odwoływać się, czyli składać apelację od wyroku, który zapadł w marcu, czy też będziemy dążyć w stronę ugody, to wtedy przyjdzie czas do tego, żebyśmy po tych ostatecznym już i audycie, i analizie dotyczącej możliwości montażu finansowego przedstawili Państwu propozycję. Także na pewno ten temat nie znika. On w WPF-ie jest uporządkowany. To jest taka czynność, jaką dokonywaliśmy praktycznie na każdej sesji. Jeżeli jest zadanie i dotyczyło to różnych zadań, które pojawiały się w momencie, kiedy nie było konkretnego planu, były środki rozdysponowane zgodnie z takim gospodarowaniem po prostu finansów na inne zadania, a w przypadku, kiedy pojawiał się montaż finansowy, pojawiał się konkretny plan, projekty, to te projekty prosiliśmy Państwa, żebyście je wprowadzili. To jest dowód na to, że nie chciałbym, żeby taki był obraz, że jeżeli nie ma w WPF-ie tego zadania z pełną kwotą, to że tego problemu nie ma. My ten problem widzimy, tylko nie ma jeszcze konkretnych policzonych kwot i montażu finansowego, jak trzeba Zagłębiowskie Centrum Onkologii dokończyć, żeby móc to zadanie realizować. Także bardzo bym prosił tutaj o to, żeby się odnieść do zmian w WPF-ie, tak jak prosiłem wcześniej, i zapraszam do tego, żebyśmy, no to jest kwestia, tak jak już mówiłem na poprzedniej sesji, to jest kwestia tego roku, kiedy musimy to rozstrzygnąć, i będę Państwu na pewno przedstawiał propozycję, w jakim kierunku uważam, że powinniśmy pójść jako miasto. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pan radny Grzegorz Jaszczura. Dziękuję. Ja też nie chciałbym, panie prezydencie, pani skarbnik, szanowni radni, żeby właśnie mieszkańcy odnieśli wrażenie, że jak gdyby różne są stanowiska co do dalszego istnienia, bo my mówimy, panie prezydencie, już o istnieniu szpitala miejskiego ewentualnym i nakładom, które trzeba będzie ponieść, aby to było. Jeżeli mieszkańcy odnieśli to wrażenie, dlatego wystąpiłem jak gdyby ze zdjęciem w porządku obrad tego projektu uchwały, żeby go po prostu poprawić, żeby to zostało na te lata 2021-2024, bo pani skarbnik mówimy o różnych rzeczach. Pani mówi o wydatkach i pan prezydent tegorocznych, a ja mówię o tym, że w latach 2021-2024 to powinno być. Oczywiście może już nie będę tego kontynuował, bo nie chcę odbijać piłeczki, ale przecież ja zdaję sobie sprawę, że pan prezydent jak najbardziej pozytywnie widzi odbudowywanie się naszego szpitala, dokończenie budowy i stanie pod względem finansowym jego jak gdyby na nogi, bo pamiętam, że pana prezydenta z początku roku to była na mój wniosek. Te 3 miliony przeznaczone, zostały one spożytkowane, ale ja mówię o latach, jak gdyby nie mówię o tym roku, a Państwo mówią o tym bardziej, że projekt nazywa się nawet zmiany w wieloletnim planie w prognozie finansowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani radna Katarzyna Zagajska. Dziękuję, panie przewodniczący. Pani skarbnik, ja mam takie pytanie. Pytałam na komisji oświatowej, bo tutaj wprowadzamy w druku WPF taki projekt Prawdziwi Zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych i tu mamy, że w roku 2020 wprowadza się poziom finansowania na kwotę ponad 420 tysięcy. Chciałabym się dowiedzieć, na czym ten projekt polega i czy z uwagi na to, no, że mamy już koniec października, czy jeżeli nie zdąży się tej kwoty wykorzystać, no bo to jest spora kwota, 420 tysięcy, zostaje nam listopad, grudzień, czy ta placówka oświatowa Zespół Szkół Plastycznych jest w stanie całą tą kwotę rozdysponować, czy jeżeli nie, to czy to może być, bo to jest dotacja celowa, wykorzystane w kolejnym roku? Przesunięcie tego projektu jest możliwe? Jak to wygląda? Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o zadania realizowane z tych projektów tak zwanych oświatowych, te dotacje pozostają, jeżeli są niewykorzystane, pozostają na rachunku budżetu
i w roku następnym wprowadzamy je ponownie do planu finansowego po stronie wydatków i są przeznaczane dla tych jednostek, które podpisały stosowne umowy i które realizują te projekty. Te zadania, te środki musimy wprowadzić, gdyż mamy takie przekazane kwoty i takie kwoty wynikają z podpisanych umów. Natomiast one nam nie przepadają. To jest troszeczkę inaczej w przypadku projektów unijnych, jak przy dotacjach bieżących wprowadzanych do budżetu, na przykład z budżetu wojewody czy z budżetu państwa, bo wtedy takie dotacje na zadania bieżące mamy obowiązek wykorzystać do 31 grudnia, a niewykorzystane zwracamy w styczniu następnego roku kalendarzowego. Natomiast pani skarbnik chyba się rozłączyła. No coś zniknęła. Jakiś pani problem techniczny widać. Ale rozumiem, chodziło mi o to, żebyśmy nie zwracali tych pieniędzy, żeby nie przepadły. Czyli ja już zrozumiałam odpowiedź. Jest to zupełnie inaczej tutaj to rozliczane, jak się nie wykorzysta, no bo jest faktycznie 2 miesiące tylko zostaje. Ale to dobrze, że to przechodzi dalej. Dziękuję za odpowiedź. Dziękuję bardzo. Myślę, że możemy przejść do głosowania. Pani Przewodnicząca, Piotr Bobrowski z tej strony. Tak, wiem, wpuszczałam Pana na to dzisiejsze spotkanie przed chwilą. Dzień dobry, cieszę się, że już Pan do nas dotarł. Wiem też, że Pan Edward Bobel ma problemy techniczne i próbuje się do nas dołączyć. Póki co prawdopodobnie go chyba jeszcze z nami nie ma, ale żeby formalnością stało się zadość, rozpoczynam głosowanie. Pan Edward Bobel. Pan radny Piotr Bobrowski. Jestem na tak. Za tak? Tak. Pan radny Artur Borowicz. Jestem za. Pan radny Piotr Hołda. Jestem za. Pani radna Krystyna Chrobot. Czy pani radna jest z nami i włączyła mikrofon? Dobrze, pan radny Kamil Dybich. Za. Pan radny Grzegorz Jaszczura. Przeciw. Pan radny Robert Kazimierski. Jestem za. Pan radny Adam Klimczyk. Jestem za. Pani radna Bożena Kozak. Jestem za. Pani radna Magdalena Miczko. Jestem za. Pani radna Agnieszka Pasternak. Jestem za. Pan radny Zbigniew Piątek. Przeciw. Pan radny Grzegorz Przewieźlik. Jestem za. Pan radny Jerzy Reszkę. Przyjmuję się. Pani radna Krystyna Stępień. Jestem za. Pan radny Mateusz Stępień. Przeciw. Pani radna Krystyna Szaniawska. Pan radny Piotr Ślusarczyk. Wstrzymuje się. Pan radny Marek Węgrzynowicz. Jestem za. Pan radny Szymon Widera. Jestem za. Pan radny Robert Witecki. Jestem za. Pani radna Katarzyna Zagajska. Jestem za. Pan radny Piotr Zieliński. Jestem za. Pan radny Sławomir Żmudka. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, przepraszam bardzo. Krystyna Chrobotowa, jestem za. Dziękuję bardzo. 19. Jeżeli pani radna Krystyna Chrobot jest za, to 19 radnych było tak. Za, 3 było przeciw i 2 się wstrzymało. Zgadza się. Uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego projektu. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2020. Czy jest pani skarbnik już z nami? Tak, jestem. Przepraszam. Awaria sprzętu, ale już jestem. Ale pani radna powiedziała, że już wszystko zostało wyjaśnione, w związku z tym możemy przejść do kolejnego punktu. Bardzo proszę.
Dziękuję serdecznie, pani przewodnicząca. Szanowni państwo, w imieniu prezydenta miasta na druku 187 przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2020. Zakres zmian w przedstawionym projekcie uchwały dotyczy wprowadzenia środków, które uzyskało miasto z Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 17 103 750 zł z przeznaczeniem na trzeci etap promowania zielonej mobilności oraz zabezpieczamy środki na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych w kwocie 9 876 371 zł 99 groszy, na dom pomocy społecznej 280 000, na miejski ośrodek pomocy społecznej kwotę 845 000, między innymi z przeznaczeniem na o zapłatę za pobyt mieszkańców w innych domach pomocy społecznej, dla żłobka miejskiego kwota 200 000 zł, dla miejskiego zarządu budynków mieszkalnych kwota dotacji celowej na zadanie inwestycyjne w wysokości 350 000 zł, również dla Senior Wigor kwota 68 000 zł. Bardzo proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy w tej sprawie pani radna Katarzyna Zagajska? Dziękuję. Pani skarbnik, ja mam takie pytanie, bo wczoraj na Komisji Zdrowia mieliśmy podaną informację, że w związku z decyzją wojewody będzie zawieszona praca właśnie w dziennym domu Senior Wigor i środowiskowym domu. Czy jak to teraz wygląda, bo tutaj przynosimy środki, usługi cateringowe, transportowe, to nie będzie tych usług transportowych, cateringowych. Ja rozumiem, że pracownicy swoje wynagrodzenia otrzymują, ta praca jest zawieszona na jakiś okres czasu. Natomiast jeśli chodzi o te usługi cateringu i transportu, to one nie będą, tak, ponoszone? Nie. Czy to jest, jak mamy umowy zawarte, to musimy płacić, pomimo że nie będą wykonywane? Jak to wygląda? Może ja powiem. Pani prezydent Bożena Borowiec. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Zgodnie z decyzją wojewody, między innymi dzienny dom Senior Wigor ma zawieszoną działalność od 20 października do odwołania, czyli nie wiemy. W każdej chwili ta działalność może zostać odwieszona. Natomiast zarówno za usługi cateringowe, jak i transportowe płacimy za wykonaną usługę. Natomiast musimy mieć zabezpieczone środki. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Możemy przejść do głosowania. Pan radny Edward Bober. Pan radny Piotr Bobrowski. Jestem za. Pan radny Artur Borowicz. Jestem za. Pan radny Piotr Hałuda. Jestem za. Pani radna Krystyna Chrobot. Jestem za. Pan radny Kamil Dybich. Kamil, mikrofon. Zgadza. Pan radny Grzegorz Jaszczura. Wstrzymuję się. Pan radny Robert Kazimirski. Za. Pan radny Adam Klimczyk. Jestem za. Pani radna Bożena Kozak. Jestem za. Pani radna Magdalena Miczko. Jestem za. Ja również jestem za. Pan radny Zbigniew Piątek. Wstrzymuję się. Pan radny Grzegorz Przewieźlik. Jestem za. Pan radny Jerzy Reszke. Jestem za. Pani radna Krystyna Stępień. Jestem za. Pan radny Mateusz Stępień. Wstrzymuję się. Pani radna Krystyna Szaniawska. Pan radny Piotr Susarczyk. Jestem za. Pan radny Marek Węgrzynowicz. Jestem za. Pan radny Szymon Widera. Za. Pan radny Robert Witecki. Jestem za. Pani radna Katarzyna Zagajska. Jestem za. Pan radny Piotr Zieliński. Jestem za. I pan radny Sławomir Żmudka. Jestem za.
21 radnych było za, nikt nie był przeciw, 3 radnych się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pani skarbnik. Na druku numer 186 przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2020. Projekt ten dotyczy planu finansowego wydzielonych rachunków dochodów i wydatków finansowanych tymi dochodami w placówkach oświatowych. Bardzo proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Nie widzę osób zgłaszających się do dyskusji, zatem możemy przejść do głosowania. Pan radny Edward Bober, pan radny Piotr Bobrowski, pan radny Artur Borowicz. Jestem za. Pan radny Piotr Hołda. Jestem za. Pani radna Krystyna Chrobot. Jestem za. Pan radny Kamil Dybich. Za. Pan radny Grzegorz Jaszczura. Jestem za. Pan radny Robert Kazimirski. Jestem za. Pan radny Adam Klimczyk. Jestem za. Pani radna Bożena Kozak. Jestem za. Pani radna Magdalena Miczko. Jestem za. Pani radna Agnieszka Pasternak. Jestem za. Pan radny Zbigniew Piątek. Jestem za. Pan radny Grzegorz Przewieźlik. Jestem za. Pan radny Jerzy Reszke. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Krystyna Stępień. Jestem za. Pan radny Mateusz Stępień. Za. Pani radna Krystyna Szaniawska. Jestem za. Pan radny Piotr Ślusarczyk. Jestem za. Pan radny Marek Węgrzynowicz. Jestem za. Pan radny Szymon Widera. Agnieszko, jestem za, ale wyłącz sobie kamerkę, bo zaczynasz przycinać. Dobra. Pan radny Robert Witecki. Jestem za. Pani radna Katarzyna Zagajska. Jestem za. Pan radny Piotr Zieliński. Jestem za. I pan radny Sławomir Żmudka. Jestem za. 24 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się też nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pani skarbnik. Na druku 188 przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2020. Dotyczy to zmiany planu finansowego Zakładu Budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Spowodowane jest to przeznaczeniem dotacji celowej w kwocie 350 tysięcy. Jest to dotacja inwestycyjna oraz zwiększenia planu przychodów własnych Zakładu Budżetowego w kwocie 70 tysięcy złotych. Bardzo proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Również tutaj nie widzę osób zgłaszających się. Przejdźmy do głosowania. Pan radny Edward Bober. Pan radny Piotr Bobrowski. Jestem za. Pan radny Artur Borowicz. Jestem za. Pan radny Piotr Hołda. Jestem za. Pani radna Krystyna Chrobot. Jestem za. Pan radny Kamil Dybich. Za. Pan radny Grzegorz Jaszczura. Jestem za. Pan radny Robert Kazimirski. Jestem za. Pan radny Adam Klimczyk. Jestem za. Pani radna Bożena Kozak. Jestem za. Pani radna Magdalena Miczko. Jestem za. Ja również jestem za. Pan radny Zbigniew Piątek. Za. Pan radny Grzegorz Przewieźlik. Jestem za. Pan radny Jerzy Reszke. Jestem za. Pani radna Krystyna Stępień. Jestem za. Pan radny Mateusz Stępień. Jestem za. Pani radna Krystyna Szaniawska. Pan radny Piotr Ślusarczyk. Jestem za. Pan radny Marek Węgrzynowicz. Jestem za. Pan radny Szymon Widera. Za. Pan radny Robert Witecki. Jestem za. Pani radna Katarzyna Zagajska. Jestem za. Pan radny Piotr Zieliński. Jestem za. I pan radny Sławomir Żmudka. Jestem za. 24 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się też nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję, pani skarbnik. Dziękuję państwu serdecznie. Dziękujemy i zapraszam panią naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskich, panią Magdalenę Mikę.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, na druku numer 174 w imieniu pana prezydenta przedstawiam projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Uzasadnienie mają państwo dołączone do uchwały, podobnie jak uchwały Rady Działalności Pożytku Publicznego i Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, które na posiedzeniach w trybie stacjonarnym jeszcze pozytywnie zaopiniowały ten program. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Marek Węgrzynowicz. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, projekt uchwały na druku numer 174 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Prawno-Organizacyjną. Bardzo dziękuję. Czy w tej sprawie ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Ponieważ nie widzę osób zgłaszających się, przejdźmy do głosowania. Pan radny Bart Bober. Pan radny Piotr Bobrowski. Jestem na tak. Pan radny Artur Borowicz. Jestem za. Pan Piotr Hołda. Jestem za. Pani radna Krystyna Chrobot. Jestem za. Pan radny Kamil Dybich. Za. Pan radny Grzegorz Jaszczura. Wstrzymuję się. Pan radny Robert Kazimierski. Jestem za. Pan radny Adam Klimczyk. Jestem za. Pani radna Bożena Kozak. Jestem za. Pani radna Magdalena Miczko. Jestem za. Ja również jestem za. Pan radny Zbigniew Piątek. Jestem za. Pan radny Grzegorz Przewieźlik. Jestem za. Pan radny Jerzy Reszke. Jestem za. Pani radna Krystyna Stępień. Jestem za. Pan radny Mateusz Stępień. Jestem za. Pani radna Krystyna Szaniawska. Jestem za. Pan radny Piotr Ślusarczyk. Jestem za. Pan radny Marek Węgrzynowicz. Jestem za. Pan radny Szymon Widera. Za. Pan radny Robert Witecki. Oczywiście za. Pani radna Katarzyna Zagajska. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Piotr Zieliński. Jestem za. I pan radny Sławomir Żmudka. Jestem za. 23 radnych było za, nikt nie był przeciw, jeden radny się wstrzymał. Uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję pani naczelnik. Dziękuję bardzo. I oddaję głos pani naczelnik Marcie Bobrowskiej-Jurow. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, w imieniu prezydenta miasta na druku numer 178 przedstawiam projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dąbrowa Górnicza na rok szkolny 2020-2021. Proszę o podjęcie uchwały. Szczegółowe uzasadnienie państwo macie pod projektem uchwały. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Krystyna Szaniawska. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Komisja Oświaty i Wychowania na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na druku 178. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Artur Borowicz. Już. Szanowni państwo, w uzasadnieniu mamy napisane, że nie ma szczególnej procedury uzyskania danych niezbędnych do ustalenia średniej ceny paliw. I jak postąpiono? Odnotowano ceny paliw na 5, zakładam, największych stacjach w Dąbrowie Górniczej i w ten sposób uśredniono cenę paliwa dla jednostek. To jest wszystko zgodne z przepisami, ale w dzisiejszych czasach często zdarza się tak, że to samorząd musi poprawiać to, co nie dorobił ustawodawca. W związku z tym mam taką propozycję do rozważenia, żeby w takich przypadkach, gdzie zostawiona jest taka dowolność, postępować zgodnie na przykład z regulaminem zakupów Urzędu Miejskiego. To jest do dopracowania przez Dział Zamówień Publicznych i przez ludzi za to odpowiedzialnych, ale mam taki wniosek, żeby nie opierać się na pewnej dowolności, tylko ująć to w ramy proceduralne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam propozycję, żeby wniosek skierować do Komisji Wniosków. No tak uczynię. Dobra.
Dziękuję. Czy są dalsze głosy? Pani prezydent Bożena Borowiec. Ja tylko chciałam dodać, że nie wypłacamy za paliwo. Nie mamy takich rodziców, którzy dowożą sami dzieci. Dowozimy dzieci transportem zorganizowanym, więc uchwałę przyjmujemy, bo gdyby się taka sytuacja pojawiła, natomiast nie mamy i nie mieliśmy w poprzednich latach takich sytuacji. To tak tytułem wyjaśnienia. Dobrze. Jeżeli nie ma dalszych głosów w dyskusji, przejdźmy do głosowania. Pan radny Edward Kober. Pan radny Piotr Bobrowski. Za. Pan radny Piotr Hołda. Jestem za. Pani radna Krystyna Chrobot. Jestem za. Pan radny Kamil. Pan Borowicz. A Artur Borowicz jeszcze. Tak się upominam. To pan radny Kamil Dybich. Za. Pan radny Artur Borowicz. Jestem za. Pan radny Grzegorz Jaszczura. Jestem za. Pan radny Robert Kazimierski. Jestem za. Pan radny Adam Klimczyk. Jestem za. Pani radna Bożena Kozak. Jestem za. Pani radna Magdalena Miczko. Jestem za. Ja również jestem za. Pan radny Zbigniew Piątek. Jestem za. Pan radny Grzegorz Przewieźnik. Jestem za, przepraszam. Pan radny Jerzy Reszke. Jestem za. Pani radna Krystyna Stępień. Jestem za. Pan radny Mateusz Stępień. Jestem za. Pani radna Krystyna Szczaniowska. Pan radny Piotr Szusarczyk. Jestem za. Pan radny Marek Węgrzynowicz. Jestem za. Pan radny Szymon Widera. Za. Pan radny Robert Witecki. Jestem za. Pani radna Katarzyna Zagajska. Jestem za. Pan radny Piotr Zieliński. Jestem za. I pan radny Sławomir Żmudka. Jestem za. 24 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się też nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Oddaję głos pani naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomości, pani Wiolecie Sawickiej. Dziękuję bardzo, pani naczelnik. Dzień dobry, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. W imieniu prezydenta miasta na druku nr 169 przedstawiam projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości położonych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej, a stanowiących własność gminy Dąbrowa Górnicza z dotychczasowymi najemcami i dzierżawcami na okres od 3 do 10 lat oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Jest to jedna z cyklicznych umów, które przedstawiamy na sesji, bowiem do zawarcia takich umów wymagana jest zgoda Rady. Uzasadnienie zostało dołączone do projektu. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Robert Kazimierski. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie prezydencie. Projekty uchwał na drukach 169 i 170 zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetową w dniu wczorajszym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę osób zgłaszających się. Przejdźmy do głosowania. Pan radny Edward Bober. Pan radny Piotr Bobrowski. Jestem za. Pan radny Artur Borowicz. Jestem za. Pan radny Piotr Hołda. Jestem za. Pani radna Krystyna Chrobot. Jestem za. Pan radny Kamil Dybich. Za. Pan radny Grzegorz Jaszczura. Jestem za. Pan radny Robert Kazimierski. Jestem za. Pan radny Adam Klimczyk. Jestem za. Pani radna Bożena Kozak. Jestem za. Pani radna Magdalena Miczko. Jestem za. Ja również jestem za. Pan radny Zbigniew Piątek. Jestem za. Pan radny Grzegorz Przewieźlik. Za. Pan radny Jerzy Reszka. Jestem za. Pani radna Krystyna Stępień. Jestem za. Pan radny Mateusz Stępień. Jestem za. Pani radna Krystyna Szaniawska. Jestem za. Pan radny Piotr Lusarczyk. Jestem za. Pan radny Marek Węgrzynowicz. Jestem za. Pan radny Szymon Widera. Za. Pan radny Robert Witecki. Jestem za. Pani radna Katarzyna Zagajska. Jestem za. Pan radny Piotr Zieliński. Jestem za. I pan radny Sławomir Żmudka. Jestem za. 24 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się też nie wstrzymał. Ponownie oddaję głos pani naczelnik.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, w imieniu Prezydenta Miasta na druku nr 170 przedstawiam projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości położonych na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym gminy Dąbrowa Górnicza z dotychczasowymi najemcami na okres do 3 lat. Uzasadnienie zostało dołączone do projektu. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Myślę, że możemy przejść do głosowania. Pan radny Edward Bober, pan radny Piotr Bobrowski. Jestem za. Pan radny Artur Borowicz. Jestem za. Pan radny Piotr Hołda. Jestem za. Pani radna Krystyna Chrobot. Jestem za. Pan radny Kamil Dybich. Za. Pan radny Grzegorz Jaszczura. Jestem za. Pan radny Robert Kazimierski. Jestem za. Pan radny Adam Klimczyk. Jestem za. Pani radna Bożena Kozak. Jestem za. Pani radna Magdalena Miczko. Jestem za. Również jestem za. Pan radny Zbigniew Piątek. Jestem za. Pan radny Grzegorz Przewieźlik. Jestem za. I pan radny Jerzy Reszke. Jestem za. Pani radna Krystyna Stępień. Jestem za. Mateusz Stępień. Jestem za. Pani radna Krystyna Szaniawska. Jestem za. Pan radny Piotr Lusarczyk. Jestem za. Pan radny Marek Węgrzynowicz. Jestem za. Pan radny Szymon Widera. Za. Pan radny Robert Witecki. Jestem za. Pani radna Katarzyna Zagajska. Jestem za. Piotr Zieliński. Jestem za. I Sławomir Szmotka. Jestem za. Również 24 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję pani naczelnik. Dziękuję bardzo państwu. Dziękuję bardzo i oddaję głos panu naczelnikowi Arkadiuszowi Grożądzielowi. Mamy nadzieję, że już zdrowie dopisuje. Dzień dobry, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Na druku numer 172 prezydenta miasta przedstawiam projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z drogi i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym na koszt właściciela pojazdu. Uzasadnienie znajduje się w załączeniu. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Piotr Hołda. Dziękuję. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, projekty uchwał na drukach 172, 177, 181, 182 były omawiane na wczorajszej Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Wszystkie te projekty otrzymały pozytywną opinię. Dziękuję. 171? 172. 82. Jeszcze raz. Projekty uchwał na drukach 172, 177, 181 i 182. Dobrze. Pan radny Artur Borowicz. Dziękuję. Pani przewodnicząca, niedawno złożyłem interpelację na temat usunięcia wraku samochodu przy Eurokempingu. I otrzymałem informację, że znalazł się właściciel samochodu, na drugi dzień go już usunął na teren prywatnej posesji. Zgodnie z tą uchwałą powinno być naliczone 50% kosztów, znaczy 50% kwoty przewidzianej za usunięcie. No nieważne, czy zapłacił, czy nie. Natomiast tutaj w paragrafie drugim powstaje pewnego rodzaju uznaniowość. Kiedy można uznać, że odstąpiono od czynności, że wydano dyspozycję. Prosiłbym może w akcie wykonawczym do tej uchwały o doprecyzowanie, że masz tyle a tyle czasu na usunięcie, bo jak nie, to usuniemy na twój koszt w wysokości 100%, ale jak już wydamy dyspozycję, to teraz powstaje pewien to takie nieuregulowanie. Myślę, że to też złożę do odpowiedniej komisji, ale zwracam uwagę, że przepis tutaj w paragrafie drugim jest nieprecyzyjny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan naczelnik chce zabrać głos? Opłata
ponoszona przez właściciela pojazdu jest w momencie, gdy wydana jest dyspozycja usunięcia tego pojazdu, ale ja oczywiście zapoznam się z zapytaniem pana radnego w interpelacji i postaram się też wyjaśnić dokładnie, jeżeli chodzi o sam sposób postępowania przy wykonywaniu czynności związanych z wydawaniem dyspozycji usunięcia, bo to rozumiem, że chodzi o to. Tak, bo jest dyspozycja, ale potem odstępujemy od niej, ale w jakim czasie odstępujemy, ile ktoś ma czasu na reakcję, to nie jest doprecyzowane. No i tyle. Tak, tylko tutaj musielibyśmy znać dokładnie sytuację, czy ta dyspozycja została wydana, czy też nie. I tutaj... Nie chodzi mi o tą konkretną sytuację, chodzi mi o przepis w paragrafie drugim, że w jakim czasie można odstąpić od dyspozycji, wtedy ktoś ponosi koszty w wysokości 50%. Jaką ma szansę na reakcję, bo czym innym jest usunięcie i zapłacenie 100%, a czym innym odstąpienie od dyspozycji. Ktoś napisze, ja chcę, żebyście państwo odstąpili, bo już niedługo przyjedzie do mnie rodzina i pomoże mi to przenieść. Jaki jest czas okres na to? Ale to jest do doprecyzowania. No. Nie czas i nie miejsce na wyjaśnianie. No właśnie, dziękuję bardzo. Czy są dalsze głosy? Przejdźmy do głosowania. Pan radny Edward Bober, pan radny Piotr Bobrowski. Pan radny Piotr Bobrowski, nie wiem, czy coś do mnie mówił. Jestem za. Dobrze. Pan radny Artur Borowicz. Jestem za. Pan radny Piotr Hołuda. Jestem za. Pani radna Krystyna Chrobot. Jestem za. Pan radny Kamil Dybich. Za. Pan radny Grzegorz Jaszczura. Jestem za. Pan radny Robert Kazimirski. Jestem za. Pan radny Adam Klimczyk. Jestem za. Pani radna Bożena Kozak. Jestem za. Pani radna Magdalena Miczko. Jestem za. Ja również jestem za. Pan radny Zbigniew Piątek. Jestem za. Pan radny Grzegorz Przewieźlik. Jestem za. Pan radny Jerzy Reszke. Jestem za. Pani radna Krystyna Stępień. Jestem za. Mateusz Stępień. Jestem za. Krystyna Szaniawska. Ja się dopiero rozkręcam. To bardzo proszę wyłączyć mikrofon pan radny Artur Borowicz, a chciałabym słyszeć panią radną Krystynę Szaniawską. Jestem za. Pan radny Piotr Czusarczyk. Jestem za. Pan radny Marek Węgrzynowicz. Jestem za. Pan radny Szymon Widera. Za. Pan radny Robert Witecki. Jestem za. Pani radna Katarzyna Zagajska. Jestem za. Piotr Zieliński. Jestem za. I Sławomir Szmutka. Jestem za. 24 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Ponownie oddaję głos panu naczelnikowi Arkadiuszowi Grzędzielowi. Na druku nr 181 przedstawiam projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Dąbrowa Górnicza. Uzasadnienie znajduje się w załączeniu. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Nie widzę, żeby ktoś się zgłaszał. Możemy przejść do głosowania. Pan radny Edward Bober. Pan radny Piotr Bobrowski. Pan radny Artur Borowicz. Jestem za. Pan radny Piotr Hołda. Jestem za. Pani radna Krystyna Chrobot. Jestem za. Pan radny Kamil Dybich. Za. Pan radny Grzegorz Jaszczura. Jestem za. Pan radny Robert Kazimirski. Jestem za. Pan radny Adam Klimczyk. Jestem za. Pani radna Bożena Kozak. Jestem za. Pani radna Magdalena Miczko. Jestem za. Ja również jestem za. Pan radny Zbigniew Piątek. Jestem za. Pan radny Grzegorz Przewieźlik. Jestem za. Pan radny Jerzy Reszke. Jestem za. Pani radna Krystyna Stępień. Jestem za. Pan radny Mateusz Stępień. Jestem za. Pani radna Krystyna Szaniawska. Jestem za. Pan radny Piotr Ślusarczyk. Jestem za. Marek Węgrzynowicz. Za. Szymon Widera. Oczywiście za. Robert Witecki. Za. Pani radna Katarzyna Zagajska. Za. Piotr Zieliński. Za. I Sławomir Szmutka. Jestem za. Dziękuję bardzo. 24 radnych było za.
Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. I ponownie oddaję głos panu naczelnikowi Arkadiuszowi Grzędzielowi. Na druku numer 182 przedstawiam projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Będzin. Uzasadnienie znajduje się w załączeniu do uchwały. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Nie widzę osób zgłaszających się, więc myślę, że możemy przejść do głosowania. Pan radny Edward Bober, pan radny Piotr Bobrowski. Jestem za. Pan radny Artur Borowicz. Jestem za. Pan radny Piotr Hałda. Jestem za. Pani radna Krystyna Chrobot. Jestem za. Pan radny Kamil Dybich. Za. Pan radny Grzegorz Jaszczura. Jestem za. Pan radny Robert Kazimierski. Jestem za, jestem za. Pan radny Adam Klimczyk. Jestem za. Pani radna Bożena Kozak. Jestem za. Pani radna Magdalena Miczko. Jestem za. Ja również jestem za. Pan radny Zbigniew Piątek. Jestem za. Pan radny Grzegorz Przewieźlik. Jestem za. Pan radny Jerzy Reszke. Jestem za. Pani radna Krystyna Stępień. Jestem za. Pan radny Mateusz Stępień. Jestem za. Pani Krystyna Szaniawska. Jestem za. Pan radny Piotr Ślusarczyk. Jestem za. Marek Węgrzynowicz. Za. Szymon Witera. Jestem za. Robert Witecki. Jestem za. Katarzyna Zagajska. Jestem za. Pan radny Piotr Zieliński. Jestem za. I pan radny Piotr Szmutka. Jestem za. Również 24 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję, panie naczelniku. Dziękuję. I zapraszam do nas pana naczelnika Wojciecha Jurofa. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. W imieniu prezydenta miasta na druku 171 przedstawiam projekt uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Szczegółowe uzasadnienie znajduje się, jest załączone do projektu uchwały. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Sławomir Szmotka. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, projekt uchwały na druku numer 171 oraz druku 173 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Kultury, Rekreacji i Sportu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę nikogo zgłaszającego się. Przejdźmy zatem do głosowania. Pan radny Edward Bober. Pan radny Piotr Bobrowski. Za. Pan radny Artur Borowicz. Jestem za. Pan radny Piotr Hołda. Jestem za. Pani radna Krystyna Chrobot. Jestem za. Pan radny Kamil Dybich. Za. Grzegorz Jaszczura. Jestem za. Robert Kazimierski. Jestem za. Adam Klimczyk. Jestem za. Bożena Kozak. Jestem za. Magdalena Miczko. Jestem za. Ja również jestem za. Pan radny Zbigniew Piątek. Jestem za. Pan radny Grzegorz Przewieźlik. Jestem za. Pan radny Jerzy Reszke. Jestem za. Pani radna Krystyna Stępień. Jestem za. Radny Mateusz Stępień. Jestem za. Pani radna Krystyna Szaniawska. Jestem za. Ślusarczyk. Jestem za. Marek Węgrzynowicz. Jestem za. Szymon Widera. Za. Robert Witecki. Jestem za. Katarzyna Zagajska. Jestem za i widzę, że dołączył pan Edward Bober. Tak wiem, pan Piotr Zieliński. Jestem za. I pan Sławomir Szmutka. Jestem za. Dziękuję bardzo, 24 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się też nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo i bardzo proszę, panie naczelniku. W imieniu prezydenta miasta na druku 173 przedstawiam projekt uchwały w sprawie nadania statutu Instytucji Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej. Szczegółowe uzasadnienie do projektu uchwały
zostało do Państwa załączone. Proszę o podjęcie uchwały. Bardzo dziękuję. W tej sprawie widzę, nikt się nie zgłasza. Przejdźmy do głosowania. Pan radny Edward Bober. Jestem za. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Pan radny Piotr Bobrowski. Jestem za. Pan radny Artur Borowicz. Jestem za. Pan radny Piotr Hałda. Jestem za. Krystyna Chrobot. Za. Pan Dybich. Za. Grzegorz Jaszczura. Za. Robert Kazimierski. Jestem za. Adam Klimczyk. Jestem za. Bożena Kozak. Jestem za. Magdalena Miczko. Jestem za. Dziękuję. Ja również jestem za. Pan radny Zbigniew Piątek. Jestem za. Pan radny Grzegorz Przewieźlik. Jestem za. Jerzy Reszke. Jestem za. Krystyna Stępień. Jestem za. Mateusz Stępień. Jestem za. Krystyna Szaniawska. Piotr Ślusarczyk. Jestem za. Marek Węgrzynowicz. Jestem za. Szymon Widera. Jestem za. Robert Witecki. Jestem za. Katarzyna Zagajska. Jestem za. Piotr Zieliński. Jestem za. I Sławomir Szmutka. Jestem za. Dziękuję bardzo. 25 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. No właśnie. Dobrze. Oddaję głos pani naczelnik Natalii Wierzelewskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, w imieniu prezydenta miasta na druku nr 179 przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20/407/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 maja w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2020 roku. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Bardzo proszę o podjęcie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca Krystyna Stępień. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, projekty uchwał na drukach 179 i 180 omawiane były na Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej i uzyskały pełną akceptację. Dziękuję bardzo. Czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. Przejdźmy do głosowania. Pan radny Edward Bober. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Piotr Bobrowski. Pan radny Artur Borowicz. Jestem za. Pan radny Piotr Hołda. Jestem za. Pani radna Krystyna Chrobot. Jestem za. Pan radny Kamil Dybich. Za. Pan radny Grzegorz Jaszczura. Pan radny Robert Kazimierski. Jestem za. Pan radny Adam Klimczyk. Jestem za. Pani radna Bożena Kozak. Jestem za. Pani radna Magdalena Miczko. Jestem za. Ja również jestem za. Pan radny Zbigniew Piątek. Jestem za. Pan radny Grzegorz Przewieźlik. Jestem za. Pan radny Jerzy Reszke. Jestem za. Pani Krystyna Stępień. Jestem za. Mateusz Stępień. Jestem za. Pani Krystyna Szaniawska. Za. Pan radny Piotr Ślusarczyk. Jestem za. Pan radny Marek Węgrzynowicz. Jestem za. Pan radny Szymon Widera. Jestem za. Robert Witecki. Jestem za. Katarzyna Zagajska. Jestem za. Piotr Zieliński. Jestem za. I Sławomir Szmutka. Jestem za. 25 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo, proszę pani naczelnik. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, w imieniu prezydenta miasta na druku nr 180 przedstawiam projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 21/477/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 października 2016 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Bardzo proszę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Nikt nie zgłasza się do głosu, w związku z tym ktoś się zgłasza do głosu?
Nie. Przejdźmy do głosowania. Pan radny Edward Bober. Jestem za. Pan radny Piotr Bobrowski. Jestem za. Pan radny Artur Borowicz. Jestem za. Pan radny Piotr Hołda. Jestem za. Pani radna Krystyna Chrobot. Jestem za. Emil Dybich. Za. Grzegorz Jaszczura. Jestem za. Robert Kazimirski. Jestem za. Adam Klimczyk. Jestem za. Bożena Kozak. Jestem za. Magdalena Miczko. Jestem za. Ja również jestem za. Pan radny Zbigniew Piątek. Jestem za. Grzegorz Przewieźlik. Jestem za. Jerzy Reszke. Jestem za. Krystyna Stępień. Jestem za. Mateusz Stępień. Jestem za. Krystyna Szaniawska. Jestem za. Piotr Ślusarczyk. Jestem za. Marek Węgrzynowicz. Jestem za. Szymon Widera. Jestem za. Robert Witecki. Jestem za. Katarzyna Zagajska. Jestem za. Piotr Zieliński. Jestem za. I Sławomir Szmutka. Jestem za. 25 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał, uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję pani naczelnik. Dziękuję bardzo. I oddaję głos panu przewodniczącemu Piotrowi Hołdzie. Dziękuję pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, szanowna rado, w dniu 13 października odbyła się Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na której został przedstawiony projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa Górnicza przez Dąbrowskie Wodociągi. I w związku z tym chciałem szanownej radzie przedstawić projekt uchwały w imieniu komisji, który jest na druku numer 189. Jest to projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu przedłożonego przez Dąbrowskie Wodociągi spółka z o.o. I proszę szanowną radę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Pan radny Jerzy Reszke. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Na komisji zadałem szereg pytań pani dyrektor z Dąbrowskich Wodociągów i w zasadzie nie uzyskałem wystarczającej odpowiedzi. Uważam, że radni powinni dbać nie tylko o interesy spółki, ale również o interesy odbiorców, czyli mieszkańców. Regulamin nie reguluje sprawy własności przyłączy, kosztów usuwania awarii, również odpowiedniej jakości wody i zabezpieczenia wody czystą. W tej chwili w Przemyszycach od 2 tygodni ciągle woda jest zanieczyszczona, natomiast wodociągi odpowiadają, że ta woda jest dobra i nadaje się do picia, natomiast ona ma taki kolor brązowy i praktycznie mieszkańcy boją się jej używać. Dlatego w regulaminie powinny być takie zapisy. Jeśli chodzi o przyłącza, to jest pewna dwoistość prawna, ponieważ te, które były wcześniej montowane, to przeważnie należą do wodociągów, natomiast te później to do mieszkańców i dlatego powinno być regulowane, jeżeli jest awaria, to powinno być określone, kto ponosi koszty jej usunięcia. I zupełnie inne będą warunki, jeśli chodzi o własność samego przyłącza. Dlatego uważam, że ten regulamin nie spełnia warunków i dlatego byłem przeciw. Pani radny, tylko jakby rola Rady Miejskiej tutaj jest ograniczona właściwie do przekazania tego regulaminu do spółki Wody Polskie. W związku z tym te uwagi pewnie słuszne mogą być zgłaszane na poziomie przygotowywania przez spółkę takiego regulaminu. Pani przewodnicząca, ale to spółka też powinna odpowiedzieć i też dostosować się do tego, bo jeżeli był poprzedni regulamin, w którym był zapis, że dla systemu doprowadzania wody i odprowadzania ścieków wybudowanych przed 2005 roku granice eksploatacji usługodawca ustalał będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie ich realizacji, a teraz takiego zapisu nie ma, to spółka przedstawia regulamin, który jest w tej chwili bardziej dla siebie korzystny. I uważam, że też powinniśmy tutaj zająć takie stanowisko, które chroni mieszkańców. No dziękuję. Wyrażamy swoje stanowisko w głosowaniu. Nie wiem, kto chce zabrać głos. Nie zgłasza się. Damian Rutkowski.
Damian Rutkowski. Panie prezydencie, bardzo proszę. Jest z nami też pani prezes Kasperczyk, więc może odpowiedzieć. Natomiast na komisji my dość długo o tym już rozmawialiśmy i ten projekt jest do przekazania tak naprawdę do Wód Polskich w sensie opiniowania i dopiero po tej opinii możemy wrócić ewentualnie jeszcze do zapisów, które można by było uzupełnić. Więc jeśli państwo potrzebujecie jeszcze wyjaśnień, to poproszę panią prezes o zabranie głosu, ale myślę, że to jest kwestia wtórna, ponieważ tu bardziej chodzi o samo przekazanie tylko i wyłącznie do Polskich Wód tego regulaminu, na którym będzie potem można jeszcze pracować. Dziękuję bardzo, pan prezydent. Ja tylko powiem, że nie zmienia to faktu, że jeżeli są zgłoszenia dotyczące jakości wody, są przekazywane do wodociągów, to po tej słowie, który pan teraz radny powiedział, że ten stan rzeczy się nie zmienia i nie jest wyjaśniany, ja poproszę wodociągi o wyjaśnienie tej sprawy. Dziękuję. Jeszcze pani przewodnicząca, jeśli można. Proszę. To jest tak, że no, wodociągi odpowiadają, że stan wody jest dobry, natomiast woda ma kolor żółty albo brązowy, dlatego to jest tutaj pewne, powiedzmy, różnica zdań pomiędzy mieszkańcami. Natomiast jeszcze jak była Rada Dzielnicy, to były konsultacje, jak, w jaki sposób zabezpieczać dostawy czystej wody. Sprawdzę te informacje, dlatego że stan koloru wody nie jest rzeczą subiektywną, jest obiektywną i też nie możemy sobie pozwolić na to, że jest tak czy inaczej. Poproszę o wyjaśnienie wodociągi. Ale to, co zacząłem mówić, to również były konsultacje w sprawie zabezpieczenia w czystą wodę. Chodziło o to, żeby ustalić punkty i trasy beczkowozów, tak żeby mieszkańcy mieli jak najbliżej i to wszystko było też no, konsultowane. Natomiast to potem gdzieś zniknęło. Natomiast powinno być jasno określone, ponieważ no, ulice są wąskie, nie wszędzie beczkowóz wjedzie. Chodzi o zabezpieczenie też odpowiedniej wielkości mniejszych beczkowozów i dlatego to też no, powinno być wszystko regulowane, a tego nie ma. Pani przewodnicząca, bo troszkę nam się temat rozmywa, Schodzimy na temat beczkowozów. Ja bardzo proszę o podjęcie uchwały. No myślę, że możemy przejść do głosowania. Pan radny Edward Bober. Jestem za. Pan radny Piotr Bobrowski. Jestem za. Pan radny Artur Borowicz. Jestem za. Pan radny Piotr Hołda. Jestem za. Pani radna Krystyna Chrobot. Jestem za. Pan radny Kamil Dybich. Za. Pan radny Grzegorz Jaszczura. Wstrzymuję się. Robert Kazimierski. Jestem za. Adam Klimczyk. Jestem za. Bożena Kozak. Jestem za. Magdalena Miczko. Jestem za. Ja również jestem za. Zbigniew Piątek. Jestem przeciw. Pan radny Grzegorz Przewieźlik. Jestem za. Jerzy Reszke. Jestem przeciw. Pani radna Krystyna Stępień. Jestem za. Pan Mateusz Stępień. Jestem przeciw. Pani Krystyna Szaniawska. Jestem za. Piotr Ślusarczyk. Jestem przeciw. Marek Węgrzynowicz. Jestem za. Szymon Widera. Za. Robert Witecki. Jestem za. Katarzyna Zagajska. Za. Piotr Zieliński. Jestem za. I Sławomir Szmutka. Jestem za. 20 radnych było za, 4 było przeciw, 1 radny się wstrzymał. Uchwała. Przewodnicząca, 19 było za. No to mi tu pan namieszał. To jest 25 radnych w tej chwili. Aha, przepraszam, dobra, już chyba Edward Bober. Dobra, przepraszam no. Bardzo. 20 radnych było za, 4 było przeciw, 1 radny się wstrzymał. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Oddaję głos panu, pani przewodniczącej Krystynie Chrobot. Bardzo dziękuję. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, na druku numer 175 znajduje się projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwały Rady Miejskiej. Tutaj są wymienione. Te skargi są z dnia 9 września do projektu uchwały. Macie państwo dołączone uzasadnienie. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. Bardzo dziękuję. Czy w tej sprawie ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przejdźmy do głosowania.
podobna sytuacja, czyli przekazanie dokumentów. Pan radny Edward Bober. Jestem za. Pan radny Piotr Bobrowski. Pan radny Artur Borowicz. Jestem za. Pan radny Piotr Hołda. Jestem za. Pani radna Krystyna Chrobot. Jestem za. Pan radny Kamil Dybich. Za. Pan radny Grzegorz Jaszczura. Jestem za. Pan radny Robert Kazimirski. Jestem za. Adam Klimczyk. Jestem za. Bożena Kozak. Jestem za. Pani radna Magdalena Mik. Jestem za. Ja również jestem za. Pan radny Zbigniew Piątek. Jestem za. Pan radny Grzegorz Przewieźlik. Jestem za. Pan radny Jerzy Reszke. Jestem za. Pan radny, pani radna Krystyna Stępień. Jestem za. Mateusz Stępień. Jestem za. Krystyna Szaniawska. Jestem za. Piotr Ślusarczyk. Jestem za. Marek Węgrzynowicz. Jestem za. Szymon Widera. Jestem za. Robert Witecki. Jestem za. Katarzyna Zagajska. Jestem za. Piotr Zieliński. Jestem za. I Sławomir Szmutka. Jestem za. 25 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się też nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Ponownie oddaję głos pani przewodniczącej. Bardzo dziękuję. Pani przewodnicząca, na druku numer 176 znajduje się projekt uchwały w sprawie przekazania do wojewody śląskiego skargi z dnia 3 października na Radę Miejską. Macie państwo również dołączony do projektu uchwały uzasadnienie. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że możemy przejść do głosowania. Pan Edward Bober. Jestem za. Pan Piotr Bobrowski. Jestem za. Artur Borowicz. Jestem za. Piotr Hołda. Jestem za. Krystyna Chrobot. Jestem za. Kamil Dybich. Za. Grzegorz Jaszczura. Za. Robert Kazimirski. Jestem za. Adam Klimczyk. Jestem za. Bożena Kozak. Jestem za. Magdalena Miczko. Jestem za. Również jestem za. Zbigniew Piątek. Jestem za. Grzegorz Przewieźlik. Jestem za. Radny Jerzy Reszke. Jestem za. Krystyna Stępień. Jestem za. Mateusz Stępień. Jestem za. Krystyna Szaniawska. Jestem za. Piotr Ślusarczyk. Jestem za. Marek Węgrzynowicz. Jestem za. Szymon Widera. Jestem za. Robert Witecki. Jestem za. Katarzyna Zagajska. Za. Piotr Zieliński. Jestem za. I Sławomir Szmutka. Jestem za. 25 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Przechodzimy do kolejnego punktu. Oddaję głos panu przewodniczącemu Markowi Węgrzynowiczowi. Bardzo dziękuję. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, na druku numer 168 przedstawiam projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Działalności Pożytku Publicznego miasta Dąbrowa Górnicza. W związku z zakończeniem kadencji Rada Miejska na dzisiejszej sesji zobligowana jest wybrać swoich przedstawicieli. Do tej pory tą funkcję pełnił pan radny Sławomir Żmudka i pan radny Robert Witek. Prosiłbym Wysoką Radę o dokonanie wyboru i podjęcie uchwały w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja przygotowała projekt uchwały, który uzupełnimy dzisiaj o konkretne nazwiska państwa radnych. Oddaję głos panu przewodniczącemu Kamilowi Dybichowi. Dziękuję pani przewodnicząca, szanowni państwo. Ja chciałem się z państwem podzielić taką myślą, która towarzyszy mi przy procedowaniu tego projektu uchwały. Mianowicie chciałbym zwrócić wszystkich kolegów i koleżanek uwagę na fakt, z którym mamy niewątpliwie w tym wypadku do czynienia, a mianowicie kwestię związaną
z taką niepełną kadencją, jeżeli chodzi o tą funkcję przedstawicieli Rady Miejskiej w Radzie Pożytku Publicznego. Od ponad 8 miesięcy mamy do czynienia ze stanem pandemii w naszym kraju, co rodzi określone konsekwencje w tym przypadku. Mam takie nieodparte poczucie i myślę, że ono jest bardzo uzasadnione, że osoby reprezentujące Radę Miejską w tym ciele, to jest pan Robert Litecki i pan Sławek Żmudka, nie mogły w pełni zrealizować swoich funkcji. W związku z czym, jeżeli koledzy wyrażą taką zgodę, to ja bym chciał poprosić Wysoką Radę o poparcie tej uchwały w postaci dwóch nazwisk, Roberta Witeckiego i Sławomira Żmudki, gdyż te 8 miesięcy takich trudności organizacyjnych, a wiemy dobrze, że Rada Pożytku ma określone funkcje i też jest ciałem bardzo aktywnie działającym, są ten cały taki lockdown 8-miesięczny, który również w tym wypadku wystąpił, no jest niewątpliwie krzywdzący w stosunku do osób, które tą funkcję z ramienia Rady Miejskiej w Radzie Pożytku pełnią. Dlatego chciałbym, żeby mieli panowie szansę zrealizować swoje zadania oraz zdobyć określone doświadczenie w tym zakresie w pełni, tak jak każdy z nas wybierany jako przedstawiciel do Rady Pożytku mógł zrealizować w poprzednim czasie. Liczę na państwa przychylność w tej sprawie. Oczywiście mam nadzieję, że koledzy Witecki i Żmudka też się zgodzą z moim głosem w tej kwestii. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli Wysoka Rada w ten sposób podejdzie do tego projektu uchwały. Myślę, że to będzie takie uczciwe i koleżeńskie z naszej strony. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Czy pan radny Robert Witecki wyraża zgodę? Oczywiście, że tak. Czy pan radny Sławomir Żmudka wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Zgłasza się pan przewodniczący Marek Węgrzynowicz. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Myślę, że argumentacja przedstawiona przez pana przewodniczącego Kamila Dybicha jest w pełni adekwatna, merytoryczna i myślę, że powinniśmy zgodzić się z tą argumentacją i pozwolić, ażeby radni, którzy nie mogli z przyczyn od nich niezależnych dokończyć w pełni kadencji, wykazać się swoją wiedzą, umiejętnościami, również w następnej kadencji pełnili tą funkcję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zgłasza się jeszcze Zbigniew, ale niestety nie wpisał nazwiska. Podejrzewam, że to pan radny Zbigniew Piątek? Tak. Proszę, nie wpisał pan nazwiska. Nie wiem. No, tylko Zbigniew się wyśpie. Proszę bardzo. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Klub Prawo i Sprawiedliwość zgłasza kandydata radnego Jerzego Reszkę. Dziękuję bardzo. Pan radny Mateusz Stępień. Właściwie radny Zbigniew Piątek powiedział wszystko w tym temacie. Natomiast ja chciałbym podpytać, ponieważ w projekcie uchwały w uzasadnieniu mamy wskazane lata 2017-2020. I tutaj chciałbym podpytać, bo jak rozumiem, mamy póki co delegowanego radnego Sławomira Żmudkę, a także radnego pana Piotra Witeckiego, natomiast... Roberta. Przepraszam najmocniej. Natomiast kadencja jest od 2018 bieżąca samorządu, dlatego chciałem tutaj dopytać o tą zależność. Magdalena Mikke. Szanowni Państwo, tak jak pewnie pamiętacie, Rada Działalności Pożytku Publicznego zgodnie z najnowszymi przepisami ma 3-letnią kadencję, ponieważ od 2018 roku, tak jak pan radny uprzejmie zauważył, jest kadencja Rady Miejskiej, to już raz Państwo wybieraliście swoich kandydatów i decyzją Rady Miejskiej wskazaliście Państwa pana Roberta Witeckiego i wskazaliście pana Sławomira Żmudkę. Nie ma takiej możliwości, żeby wraz z
zakończeniem kadencji to było takie jak gdyby uzupełnienie. Ta kadencja po prostu Rady Pożytku definitywnie się kończy i z automatu nie jest przedłużona możliwość zasiadania w niej państwa radnych, stąd też pan prezydent zwrócił się do państwa o wskazanie nowych osób. No i teraz wykonujecie państwo oczywiście wyboru na tą trzyletnią kadencję lata 2020-2023. Dziękuję bardzo. Pani radna Krystyna Stępień. A osoby, które już nie chcą zabierać głosu, proszę, żeby te łapki wyłączyły. Pani radna Krystyna Stępień. Tak, ja mam gorącą prośbę. Odbywa się nasze posiedzenie sesyjne w nietypowych warunkach, warunkach pandemii. Mamy w tej chwili zgłoszone 3 kandydatury. Nasz system prowadzony online jest systemem uproszczonym. Mianowicie nie musimy dokonywać wyboru, jesteśmy za lub przeciw. W przypadku 3 kandydatur ten wybór od strony technicznej będzie po prostu nie do zrealizowania. Dlatego... Nie będzie, będzie pani, pani przewodnicząca. Ja już to przemyślałam wczoraj, także, także będziemy próbować, aczkolwiek byłoby prościej uzupełnić o 2 nazwiska. Nie ulega to wątpliwości. Dziękuję bardzo. I teraz nie wiem, bo jeszcze mam podniesioną rączkę pana radnego Kamila Dybicha, Marka Węgrzynowicza i Magdaleny Mikę. Nie, 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 to już. No to właśnie prosiłam o wyłączenie. Ja jeszcze bym tylko jedno słowo bardzo apelu, bo może przyłączyłbym się do głosu pani Krystyny Stępień w kwestii właśnie niekomplikowania tej rzeczywistości. Ja wiem, że mój apel był może dość nietypowy w tej sytuacji, ale też mamy do czynienia z nietypową sytuacją. Dlatego może po koleżeńsku zwróciłbym się do pana radnego Piątka o ewentualne wycofanie tej kandydatury, jeżeli chodzi o pana radnego Reszkę. Jeżeli oczywiście to nie będzie żadnym problemem, bo nie chciałbym wywierać jakiejkolwiek presji w tym zakresie. Po prostu po koleżeńsku może warto by przemyśleć jeszcze ten ruch. Dziękuję ślicznie. Pani naczelnik Magdalena Mika się zgłasza? Bardzo proszę. Tak, zgłaszam się. Ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć, że pan Jerzy Reszkę, jako osoba, która jest już tak naprawdę w Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych, został zgłoszony ostatnią aktualizacją przez Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce. Tylko podkreślę, że nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby jednocześnie radny, który jest przewodniczącym czy prezesem jakiejś organizacji, był też z ramienia Rady Miejskiej wskazywany po prostu jako osoba do kontaktu w sprawie Rady Pożytku Publicznego. Tak tylko informacyjnie. Pan radny Jerzy Reszka. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Stowarzyszenie otrzymało wniosek z forum o skierowanie swojego przedstawiciela i tym przedstawicielem została pani Maria Czajka, sekretarz stowarzyszenia. Natomiast nikt więcej nie był zgłaszany. To tak dla sprostowania. Natomiast jest druga sprawa, no my zgłaszamy swoje kandydatury praktycznie przy wszystkich głosowaniach, gdzie są wybierani przedstawiciele Rady Miejskiej i oczywiście, że nie mamy żadnych szans, żeby jakikolwiek przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości był albo przedstawicielem Rady, albo pełnił funkcję w komisjach czy w innych jednostkach. Dlatego nasze zgłoszenia są praktycznie czysto symboliczne, bo nawet jak ostatnio udało się w głosowaniu, że zostałem wybrany do Komisji Porządku, to wówczas była reasumpcja głosowania. Dlatego tutaj no, trudno stawiać nas w takiej sytuacji, że nie mamy nawet prawa wziąć udziału w głosowaniu, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest symboliczne głosowanie, natomiast chodzi też o pewne symbole, żeby pokazać, jak pracuje Rada, jaką rolę i odpowiedzialność za pracę Rady może przyjmować opozycja. Czy rozumiem, że zgadza się pan na kandydowanie? No tak wygląda z tej mojej wypowiedzi. Dobrze. Czyli zostały zgłoszone 3 osoby. Czy są jeszcze dalsze zgłoszenia?
Więc moja propozycja jest taka, bo rzeczywiście musimy wybrać dwie po to, żeby uzupełnić następnie tą uchwałę, że każdy z Państwa radnych, jeżeli go będę teraz pytała, będzie wskazywał dwie wybrane osoby. Przypomnę, jest to pan Jerzy Reszke, pan Robert Witecki i pan Sławomir Żmudka. Dlatego bardzo proszę, żeby teraz każdy się zastanowił i po kolei wskazał dwie osoby, na które chce oddać swój głos. Czy taki sposób procedowania jest dla Państwa do przyjęcia? Tak. Oczywiście. Myślę, że tak. Pan radny Edward Bober. Oddaję głos na Robert Witecki i Jerzy Reszkę. Dobrze. Pan radny Piotr Bobrowski. Panowie Witecki, Żmudka. Dziękuję bardzo. Pan radny Artur Borowicz. Za Robert Witecki, Sławomir Żmudka. Dobrze. Pan radny Piotr Hołda. Witecki Robert, Żmudka Sławomir. Dobrze. Pani radna Krystyna Chrobot. Pan Robert Witecki i pan Sławomir Żmudka. Pan radny Kamil Dybich. Robert Witecki, Sławomir Żmudka. Dziękuję bardzo. Pan radny Grzegorz Jaszczura. Pan radny Grzegorz Jaszczura. Na wizji widać, że pana Jaszczury nie ma. Pan radny Robert Kazimirski. Robert Witecki i Sławomir Żmudka. Pan radny Adam Klimczyk. Robert Witecki, Sławomir Żmudka. Pani radna Bożena Kozak. Robert Witecki, Sławomir Żmudka. Pani radna Magdalena Wniczko. Magdalena Miczko jest z nami. No dobrze, czyli ja oddaję głos na Roberta Witeckiego i Sławomira Żmudkę. Zbigniew Piątek. Jerzy Reszka, Sławomir Żmudka. Dobrze, pan radny Grzegorz Przewieźlik. Ja nie słyszałam ciebie. Za chwilkę wrócę. Grzegorz Przewieźlik. Robert Witecki, Sławomir Żmudka. Magdalena Miczko. Robert Witecki i Sławomir Żmudka. Dziękuję. Jerzy Reszkę. Dziękuję. Przepraszam. No i nie zgłaszam nikogo. Pani radna Krystyna Stępień. Robert Witecki, Sławomir Żmudka. Mateusz Stępień. Jerzy Reszkę, Robert Witecki. Dobrze. Krystyna Szaniaska. Robert Witecki, Sławomir Żmudka. Dobrze. Pan radny Piotr Ślusarczyk. Jerzy Reszkę, Robert Witecki. Dobrze. Marek Węgrzynowicz. Pan Robert Witecki i pan Sławomir Żmudka. Pan radny Szymon Witera. Witecki, Żmudka, ale mam taką prośbę, aby pan radny Piątek doprecyzował, na kogo głosował, ponieważ nie mamy radnego o nazwisku Reszka. Dziękuję. Pan radny Robert Witecki. Ja się wstrzymuję. Pani radna Katarzyna Zagajska. Wstrzymuję się. Piotr Zieliński. A ja zagłosuję Żmudka i Witecki. Dobrze. I pan radny Żmudka. Robert Witecki, Jerzy Reszka. Dobrze. Czy pan radny Grzegorz Jaszczura do nas dołączył? Nie ma na wizji pana Jaszczury. Fotel jest pusty. Dobrze. Z moich obliczeń wynika, że na radnego Roberta Witeckiego oddało głos 20 radnych, na radnego Sławomira Żmudkę 17 i na radnego Jerzego Reszkę 5 radnych. Zgadza się, pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo. W związku z tym większość uzyskali pan radny Robert Witecki i Sławomir Żmudka i w ten sposób uzupełnię projekt uchwały zawartej w druku numer 168 i poproszę Państwa o przegłosowanie
uchwały uzupełnionej o nazwiska panów radnych Roberta Witeckiego i Sławomira Szmutkę. Edward Bober. Jestem za. Pan radny Piotr Bobrowski. Jestem za. Pan radny Artur Borowicz. Jestem za. Pan radny Piotr Hołda. Jestem za. Pani radna Krystyna Chrobot. Jestem za. Pan radny Kamil Dybich. Za. Pan radny Grzegorz Jaszczura. Pan radny Robert Kazimirski. Jestem za. Pan radny Adam Klimczyk. Jestem za. Pani radna Bożena Kozak. Jestem za. Pani radna Magdalena Miczko. Jestem za. Ja również jestem za. Pan radny Zbigniew Piątek. Wstrzymałem się. Pan radny Grzegorz Przewieźlik. Jestem za. Pan radny Jerzy Reszke. Wstrzymuję się. Pani radna Krystyna Stępień. Jestem za. Pan radny Mateusz Stępień. Wstrzymuję się. Pani radna Krystyna Szaniawska. Jestem za. Pan radny Piotr Ślusarczyk. Wstrzymuję się. Pan radny Marek Węgrzynowicz. Jestem za. Pan radny Szymon Widera. Jestem za. Pan radny Robert Witecki. Wstrzymuję się. Pani radna Katarzyna Zagajska. Jestem za. Pan radny Piotr Zieliński. Jestem za. I pan radny Sławomir Żmudka. Jestem za. Dziewiętnastu radnych było za. Za, nikt nie był przeciw, pięciu radnych się wstrzymało. Tak. Zatem jest. Uchwała została podjęta przez Wysoką Radę. Oddaję głos ponownie pani przewodniczącej Krystynie Chrobot. Bardzo dziękuję. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, na druku numer 177 znajduje się projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 1/3 przez 2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej. A zmiany, Wysoka Rado, polegają na tym, iż pan radny Mateusz Stępień zgłosił jak gdyby chęć do pracy w Komisji Oświaty i Wychowania. Natomiast w październiku, 2 października, wycofał swoje członkostwo w Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. I bardzo proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. No, zmiany są zgodnie z państwa oczekiwaniami, z oczekiwaniami państwa radnych. W związku z tym przejdźmy do głosowania. Pan radny Edward Bober. Jestem za. Pan radny Piotr Bobrowski. Jestem za. Artur Borowicz. Jestem za. Hołda. Jestem za. Krystyna Chrobot. Jestem za. Kamil Dybich. Za. Grzegorz Jaszczura. Za. Robert Kazimirski. Jestem za. Adam Klimczyk. Jestem za. Bożena Kozak. Jestem za. Magdalena Miczko. Jestem za. Ja również jestem za. Zbigniew Piątek. Za. Grzegorz Przewieźnik. Grzegorz Przewieźnik jest z nami. Jerzy Reszke. Jestem za. Można by wyłączyć mikrofony, bo tam ktoś coś piłuje, porządki, remonty. Krystyna Stępień. Jestem za. Mateusz Stępień. Jestem za. Krystyna Szaniawska. Jestem za. Piotr Ślusarczyk. Jestem za. Marek Węgrzynowicz. Jestem za. Szymon Widera. Jestem za. Robert Witecki. Jestem za. Katarzyna Zagajska. Jestem za. Piotr Zieliński. Też jestem za. Sławomir Szmutka. Jestem za. Grzegorz Przewieźlik. Jestem za. Przepraszam, miałem chwilowe problemy techniczne.
25 radnych było za, przeciw nie był nikt, nikt się też nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Pozostała nam jeszcze, dziękuję bardzo, pozostała nam jeszcze uchwała dzisiaj wprowadzona poza porządkiem. Oddaję głos panu przewodniczącemu Szymonowi Witerze. Dziękuję pani przewodnicząca. Wysoka Rado, proszę o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1/4/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Zmiana polega na zamienieniu osób w Komisji Rewizyjnej. Z Komisji Rewizyjnej zrezygnował Piotr Bobrowski, a akces do Komisji Rewizyjnej złożył Jerzy Reszkę, czyli zamieniamy Piotr Bobrowski na Jerzy Reszkę. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Czyli też zgodnie z raz, że z naszym statutem, a dwa z państwa oczekiwaniami. Pan radny Edward Bober. Jestem za. Pan radny Piotr Bobrowski. Jestem za. Artur Borowicz. Jestem za. Piotr Hołda. Jestem za. Krystyna Chrobot. Jestem za. Kamil Dybich. Za. Grzegorz Jaszczura. Za. Robert Kazimierski. Jestem za. Adam Klimczyk. Jestem za. Bożena Kozak. Jestem za. Magdalena Miczko. Jestem za. Ja również jestem za. Zbigniew Piątek. Jestem za. Grzegorz Przewieźlik. Jestem za. Jerzy Reszkę. Jestem za. Krystyna Stępień. Pani Krystyna Stępień. Mikrofon. Już. Jestem za. Mateusz Stępień. Jestem za. Krystyna Szaniawska. Piotr Ślusarczyk. Jestem za. Marek Węgrzynowicz. Jestem za. Szymon Widera. Jestem za i już nie mogę się doczekać. Robert Witecki. Również jestem za. Katarzyna Zagajska. Jestem za. Piotr Zieliński. Jestem za. Sławomir Żmudka. Jestem za. Czyli 25 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej liczy na dobrą współpracę. Że wreszcie ktoś z PiS-u się pojawi, liczę. Dobrze. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy tym samym część merytoryczną dzisiejszego porządku. A zostały nam jeszcze oświadczenia i wolne wnioski. Czy w oświadczeniach ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłasza. Czyli przechodzimy do wolnych wniosków. Również nie widzę osób zgłaszających się, w związku z tym pozwolę sobie ja złożyć Państwu informację. Jak wiecie, do 30 października zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym powinna zostać przedstawiona przez urzędy skarbowe informacja dotycząca analiz oświadczeń majątkowych osób, które są zobowiązane do złożenia takich oświadczeń. W tym roku termin na złożenie oświadczeń majątkowych był przedłużony. Pamiętacie Państwo, nie był to 30 kwietnia, tylko 31 maja. Jednakże złożenie informacji o analizie dla urzędów skarbowych nie zostało zmienione. Chciałam Państwu powiedzieć, że pismem z dnia 20 sierpnia 2020 roku Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej znalazł czy przedstawił nieścisłości w oświadczeniach majątkowych 9 radnych. Te nieścisłości zostały wyjaśnione, przedstawione zarówno do Urzędu Skarbowego, jak i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W związku z tym każdy, kto jest zainteresowany ewentualnymi wyjaśnieniami, może je znaleźć
Biuletynie Informacji Publicznej. Natomiast wszyscy radni złożyli oświadczenia w ustawowym terminie i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości. Również prezydent miasta Marcin Basylak oraz ja złożyliśmy swoje oświadczenia majątkowe do wojewody śląskiego w ustawowym terminie, a w dniu 20 października wpłynęła informacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w której nie stwierdzono nieprawidłowości w naszych oświadczeniach majątkowych. Ponadto wpłynęły z różnych urzędów skarbowych również informacje na temat złożonych oświadczeń majątkowych osób związanych głównie z edukacją, dyrektorzy szkół, ale nie tylko, również dyrektorzy innych jednostek. Wszystkie dokumenty, jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, są dostępne w sekretariacie. Kto z Państwa radnych chciałby się z nimi zapoznać, z poszczególnymi dokumentami z urzędów skarbowych, bardzo proszę o udanie się do sekretariatu w tej sprawie. Czy ktoś z Państwa ma pytania w tej sprawie? Nie słyszę. Jeśli nie ma innych wolnych wniosków, zamykam sesję Rady Miejskiej w dniu 21 października 2020 roku. Historyczną sesję Rady Miejskiej. Niestety dzisiaj w kraju została przekroczona psychologiczna bariera 10 tysięcy zachorowań w ciągu doby. Jest ich 10 040. Mam nadzieję, że w listopadzie, 25 listopada sesja będzie mogła odbyć się w normalnych warunkach, takich jak było to do tej pory, jeżeli te zachorowania rzeczywiście będą się utrzymywać na tak wysokim poziomie. Niestety będziemy musieli również skorzystać z narzędzia Microsoft Teams. Mam nadzieję, że wszyscy będą zdrowi, czego Wam życzę. Wszystkiego dobrego, dbajcie o siebie i DDD. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Życzę wszystkim zdrowia. Dziękuję bardzo. Zdrowia wszystkim. Do widzenia. Do widzenia.